Pompę na Rogue, bo ja, ja oglądałem w tyle tam, widziałem, że był stomp, chociaż chyba pierwsza gra nie była stompem, to, to był ten Baron, tak? ten Baron comeback, no nic, no w każdym razie wiecie, strasznie nawet nie oglądałem meczy tak na poważnie, e, więc gdzieś tam myślę, że, y, no, gdzieś tam myślę, że możecie mi pomóc nawet, nie? Pamiętacie, ostatnio, ostatnio gdzieś tam wrzucałem pewien arkusz z questami, więc pewnie tam dużo jest do zaktualizowania, no i chcę zobaczyć, czy w ogóle będę wiedział o co chodzi. Nie? Czy mogę oglądać lec na streamie Epirex, czy będzie przypał? Pewnie będzie przypał, nie wiem ja, ale wiem, że wy mi mówiliście, że inni streamerzy podobno yy, streamują leca u siebie. Ale nie wiem, no. <ślesk> Nie wiem, z tego co wiem, to nie wolno mi, no nie wiem już sam, ja, ja nie wiem, musiałbym się spytać, a nie chcę mi się, no. Poza tym mówię, teraz nie chcę oglądać leca, teraz chcę obejrzeć cokolwiek. Poza tym, wiecie, ja jak oglądam y, mecz tak sobie na, na, na live, no to wtedy wiecie, że tak powiem... To nie jest do końca analiza, no bo nie mogę się spozować, nie mogę się zastanowić, tylko sobie lecę tak sobie. To i tak nie będzie super dogłębna analiza, bo nawet nie mam miejsca na ekranie, żeby w pełni wrzucić notatnik cały, tak jak bym chciał. No ale dobra, teraz tak. Tak jak mówię, oglądałem ten mecz gdzieś tam w tle, ale nie było tak, żebym się jakoś bardzo nad nim zastanawiał. No dobra, co tu się stało? Trundle, też. szczególnie, że ja bym powiem, tak, ja nawet w mecie nie żyję się dobrze obecnie. Na przykład Sona? Czemu Sona jest zbanowana? Sona teraz jest jakoś grana? Ja nawet tego nie wiem. Ja mówię, ostatni raz, kiedy byłem na Screamie, to było. jakimkolwiek Screamie... Nie no, to nawet nie było aż tak dawno. To było nie wiem w lutym czy w marcu, tak? W piratach, więc to był ostatni raz. Lux Sona OP Botlane. Sona Lux się. A, dobra! Widziałem to gdzieś na Reddicie. Ale dlaczego to się gra? Jakieś bufy tam poszły czy coś? No i co, na czym to polega ta Lux no zakładam, że jest to poke lane, więc chyba powinieneś 2 na 2 wygrywać, tak, a, a przez to, że wygrasz 2 na 2, zakładam, że coś z tym robisz, tak, nie da się ich zabić, Sona AD Carry, ale to co, Sona robi AD Carry autentycznie, damage AD Carry? Okay, nie da się ich zabić, no tak, bo ta ma tarczę i ta się leczy, tak, Dwa itemy pod support. no właśnie, czyli co, czyli to nie jest Sona AD Carry, tak, no AD Carry Sona to nie wiem, Infinity i coś tam, tak. I Temek pod supa dostał buffy. Yy... Okej, okay, no dobra, czyli to nie jest AD Carry Sona, tylko to jest podwójny support grany, tak? Tak jak się grało Wiktorem na bocie, jak grał Griffin, tak? Po raz pierwszy wyciągnął Viper Wiktora na bocie. No to tak samo było, że to nie był AD Carry, tylko po prostu grało się Magiem na bocie. Doszli do wniosku, że jest yy, lepiej, tak? Tak jak Sona Okej, okay, dobra, Sona to pamiętam. To było, no. Spe... Okej, okay, no dobra, no więc dobra, więc mam odpowiedź już na to. Trundle, dobra, to wiem, że Trundle się wszędzie pojawiał, poza tym z tego co tak, jak ja sobie myślę, to Trundle nie brzmi źle na Zanzaracha, nie? Bo on był ogólnie takim, tak ludzie go charakteryzują, jako bardziej taki tanki player, który chce sobie pograć tankiem w lesie. Eee, więc Trandl brzmi na niego dobrze. I do tego, tak nie wiem na ile to jest zaplanowane teraz, ale pompa wzięła Sejuani. Z tego co pamiętam dawno, dawno temu, jak jeszcze z kim ja byłem wtedy w zespole, że grało się Trandla na Sejuani. Z jakimś tabaską byłem w teamie? to w na teamie musiałem być. A może to było z rybą? No nic, pamiętam, pamiętam że yy, yy, trandla się brało na Seedu, więc może o to chodzi z tym, z tym banem trandla. Um, okej, okay, więc to może musiało być z Rybą Dobra, no dobra, to musiało być Bo próbuję sobie przypomnieć w którym składzie Wiecie, już tyle tych teamów było, że im się myli czasem nie? No dobra, okej, okay, to to Thundle, dobra Tresz, okej, okay, zakładam, że po prostu Trymbi na trashu wywodzi Tutaj myślę, że to nie jest jakiś metaban Tak? Zgadzacie się ze mną? Myślę, że treść po prostu jest Dobry w rękach Trymbiego, dobra Po drugiej stronie, Leblanc, okej okay, Widziałem mecz ostatnio w Lecu Kto to wczoraj skarował Grając Leblanc? A, to nie, to Bjergsen A w Lecu kto grał? E, Caps grał, nie? Co rozwają Leblanc? Więc Leblanka osenie po prostu stała się popularna, tak? Ale tak Galio. Kurde. Ten galio to. Ten galio to on był zbufowany jakoś. Czyż nie? Gdzie jest moja likpedia? Yy, y, y, widzicie, ja, ja, ja muszę totalnie wszystko nadrobić. Ja, ja, ja nic nie wiem na dzień dzisiejszy, dlatego trochę się przeraziłem. Galio? Co oni mu zmienili? Pamiętam, że Buffa dostał tak z, z miesiąc temu, nie? I, i ludzie nie grali? Ale że to jest ban teraz? Gdzie tu jest? Patrz history, 106. 6 R grants a magic damage Okej okay. Czyli 10 6. i to tyle? Dostał po prostu... Now grants shields of passive magic damage shield O kurde Czyli on autentycznie daje shielda wszystkim swoim sojusznikom. Czyli to jest tak, jakbyś miał y, Iron of the location, tak? Dalo jest dobry na AP i od razu założyli, że będą grali AP na midzie, triwek. No dobrze, ale y, y, pół biedy tutaj w tym konkretnym meczu, tak? Ale pamiętam, że Galio ogólnie był dostosowany i był czas, kiedy był grany, tak? Więc, no dobra. Więc teraz tak, kilka, kilka rzeczy sobie zapiszę. Na razie, mówię, ja bardzo dużo nie, nie, nie wiem obecnie, nie? Trundle. Zakładam, że Zanza, Zanzarach plus chcieli Sedżu yy, ukośnik tank Tanki jungle Dobra, yy... a dobra, wyszło mi poza ten. Mam włączyć ten rap Gdzie jest raparound? Zawijanie wierszy, dobrze, jeszcze to usunę. o Dobra, dalej, co tam miało być? Zona Zona plus Lux, P, dobra, to już się dowiedziałem w mecie. Gdzieś to widziałem, ale nie widziałem, że to jest banowane w ogóle. Um, mówię, ja jak oglądałem mecze gdzieś tam z LeBlanc, to akurat wiem, że po prostu Power Pick. No i Czajek, czy Czajek, no ewidentnie Czajek musi grać ze Leblanc, No skoro Czajek jest graczem, który jest gdzieś tam tym młodym talentem, zakładam, że no dobrze gra LeBlanc, tak? To no, ale mówię, nie oglądałem za dużo Ultraligi Dalio, czyli co mówicie tutaj? Dobra, Buff na R. Jeszcze zapiszę sobie w razie czego, że. W mojej ocenie to brzmi normalnie jak loky, to Vajren Sorali, ale naprawdę dostajesz Silda, wszyscy wszystko, tak zrozumiałem z opisu, nie? No dobra, masz dobre roamy. No tak, no oczywiście, no Galio to zawsze na tym polegało, tak? Jeżeli kiedykolwiek zdobędziesz Pryo na Midzie, to tak jak Twisted Fate, tak? Wystarczy, że sfogujesz do górnej albo dolnej części rzeki i robisz presy i robisz dive'y, albo możesz wave'a zebrać, albo możesz Pryo wymusić, tylko dzięki temu zejść do foga, więc no nie, no, to, to, to się nie zmieniło, to, to było zawsze, tak? Ym, dobra, okej, okay, dalej. Teraz tak, no tego nie rozumiem. Bart Ferspik. Ja wiem, że Mystic grał bardem, bo oglądałem match Kick. Ale Mystic zawsze grał bardem. Wiecie, to, 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 to tak. Mystic zawsze lubił barda, po prostu. To, to, to ja wiem nawet, nie? Ale teraz tak. Wiem, że Kate nie dostała dużego baffa, no więc zakładam, że dlatego. Znaczy, inaczej, więc teraz tak. Wiem, że Mystic gra bardem. Trymbi, czy on grał bardem? Nie pamiętam. Znaczy, nawet jeśli grał, to nie wydaje mi się, że historycznie. Czy historycznie Trimby był Bard Playerem? Nie pamiętam. Nie wiem, nie, nie, nie pamiętam. No dobra, ale poczekajcie, to no teraz tak. Dlaczego Bart First Pick? I moja pierwsza myśl jest taka. Skoro. Lux Zona mówicie, że jest dobre, to wynika z tego, że poke Połk Boty. Połk duolejny, przepraszam. Fo, są własne, tak? tak? Tak zakładam. No bo ja wiem, że Caitlyn dostała mega bufa i dostała bufa pod Pro Play. I wszyscy teraz grają Kaitlyn. Nawet na solo tam wie się chyba 53% win ratio, czy ponad ma y, ten, ale że Bart nie wiedziałem, że Bart jest taki OP. Tiwek, bo Bart jest turbo OP, bo budujesz go pod tanka aktualnie i tak bijesz milion di Nie wiedziałem. To jest typowa, to jest typowa rzecz z Mety, której nie wiem. Nie jestem na scrimach, nie wiem. Co mogę powiedzieć? No dobra. więc Bart pick, nie wiem. Mnie, mnie to zaskoczyło, ale zakładam, że albo Ashe, albo Caitlyn by chcieli wziąć do tego Barda, tak? Zakładam, że jak wiesz Barda to ktoś taki poke poke botny, który wygrywa 2 na 2, no dobra. Orianna w ciemno plus set, no dobra, set jest flexem, zakładam, że tu się nic nie zmieniło, tak? Zakładam, że może być w lesie, na saporcie i na topie, tak? Więc oczywiście rozumiem tutaj seta w pierwszej kolejności. W czystej teorii, czy set nawet nie był grany na midzie? Wydaje mi się, że był grany na midzie set, nawet w Korei chyba nie? Gdzieś był grany set na midzie. A, ale biorąc Oriannę no w tym momencie mówi, że nie, yy, nie weźmiesz setamid, nie? No nawet trzeba tutaj wspomniał, Masno, elobenz, i midzie na Tak, wiem, że jest Grand na midzie właśnie. No dobra, ale w tym momencie, kiedy wzięto Orianna no to zakładasz, że tak nie jest, tak? Yy, w Arasku RFC plus Deadman's Plaint na bardziej się składa teraz w Pro Play'u? Boże Nie wiem może, nie wiem, ile mnie nie było tak na pro scenie? ze trzy miesiące i już nawet ja nie wiem co się dzieje, widzicie ile się zmienia, nie? a to z tego tygodnia na tydzień się zmienia, nie? No dobra, więc teraz tak, Orianna w ciemno, więc set ok, set ok, ale teraz tak, zakładam, że nie chcieli, no bo nie mogli zabrać Caitlyn albo Ashe, jeżeli widzieli Barda, zakładam, że nie, no bo założyli, że coś plus Bard skontruje, no dobra. No mówię, nie znam mety, więc to jest złe, że ja analizuję draft tak swoją drogą. Nie? No bo draft jest zależny od mety, ja nie wiem jaka jest meta teraz. W grze jest inaczej, w grze, w grze już cokolwiek można popatrzeć. No dobra. Okej, okay, Orianna, dobra, ale to z drugiej strony ja wiem, że Czekolad yy, różnie, ale wiem, że bywały momenty, w których on po prostu dużo grywał takimi poke championami na midzie. Wiem, że Azirem grywał, ale Orianną też wiem, że grywał. Tak więc zakładam, yy, wiecie, je, jeżeli, jeżeli macie gracza jak Czekolad, który mówi, ja mogę zagrać po prostu Oriannę w blind i tyle, na przykład yy, Matisof jest tego typu graczem. Ja pamiętam, jak bywałem z nim w teamach, że były mety, w których on po prostu był. Ja mogę prostu wziąć tam pierwsze dwa pieki mida i mam wywalone, nie? No bo to nie ma znaczenia. To, to tak jak Matisow kiedyś korkiem grał, był najlepszym korkiem w Polsce, tak? To tak samo było. No po prostu mogę wziąć korkiego i dlaczego dlaczego tego nie zrobić? Skoro nigdy cię nie skontrują, skoro czujesz się na tym pewnie i dzięki temu inni mogą counterować, szczególnie że albo jest z red side, no to dlaczego tego nie zrobić? Więc zakładam, że takie podejście było z tą Orianną, nie? No dobra, Azir plus Caitlyn. No i teraz tak. Z bomby. W tym momencie myślę, że możemy stwierdzić, że Bard plus Kate plus Azir no mega strong mid game. Tak? To jest, i, i, I to jest totalne prior mid. Nie? Tak jakby ta trójka postaci ma tak. Ma high range, ma disengage, engage, poke, no, poke związane z high range. Em. I ta trójka bardzo łatwo bierze wieże. I jeszcze do tego fajnie jest, z, czy mogę się trochę przygłośnić, mam głośniki na full, bo za daleko mam mikrofon trochę od siebie. Albo ostatnio ściszyłem, bo jak grałem z żoną to byłem za głośno może. No dobra. W każdym razie, no Tommy z bomby mówi, że pompa team, jeżeli będzie miała przewagę w early, to oni powinni iść na mida we trzech i grać w takie 4-1. No bo typowo, raczej już wiem, że mają Kamile, no ale na razie załóżmy, że nie wzięli jeszcze Kamili, nie? Um, więc no dobra, więc, więc yy, z bomby widzę, że pompa team no, to jest taki poke siege comp, okej, okay? ta przynajmniej ta trójka, nie? Zobaczmy teraz, tak. Aż odpowiedzią, no wiecie, to, to, tutaj na razie mamy tak, mamy Orianna plus co jest fajnym engage'em, więc to jest dobre na, na taką trójkę, nazwijmy to połku, połkujących tam czempionów czy coś takiego, tak? E, no bo to jest Engage i Wave Clear, tak? Set jest fajny pod tym względem, że jest uniwersalny. Może engage'ować, może dezingage'ować, może być grany na wielu rolach. No, set mi się podoba jako postać w pro-upiku, nie? Ja bym chciał, żeby moja drużyna grała dobrze setem na wielu rolach. No i teraz tak, z Orianną, to wiecie na co to polega. Set wciśnięty R, Orianna wciśnie R, masz engage. Więc jeszcze dodanie tu Asze jest super, ze strony Ago, w mojej opinii. Bo, bo teraz tak, przeciwnik musi iść midem i musi y, trzymać presję mid, tak? No bo ma do tego team zrobiony, tak? Przeciwnik, nie dość, że wziął wave clear, co przeciwdziała założeniom Caitlyn yy, to Fazer, tak? tak jak w tym kontekście, to jeszcze do tego Ashe ma engage, a Ashe to jest jeden z lepszych championów w mid bo wsadza się na mida, jeżeli przeciwnik próbuje się zdość, puszczasz aro za arrowem, co 60 sekund tam puszczasz tego arrowa, nie? Więc yy, i zawsze masz presję, bo w najgorszym wypadku spadniesz pod flesza i za minutę dalej następnego, następnego arowaliś, już nie ma tym flesza, nie? Więc to jest presja przez całą grę. Yy, I do tego, z tego co ja oczywiście wiem, aż jest naprawdę nieco na linii. Jest, jest to jedna z tych postaci, która myślę, w mojej, że może wytrzymać na Caitlyn. Tak więc, yy, z bomby widzę, ale wiecie, no to jest to, no jest to z red side'u, no to dużo dużo możesz tutaj skontrolować przeciwników. Nie? Dlatego z blue side'u najważniejsze to jest wziąć coś, co jest silne w ciemno, a z red side'u jest ważne, żeby dobrze zareagować. Nie wiem, ważne, że Ago po prostu dobrze zareagowało tutaj, nie? Hmm. To jest tak, drugie bany. Dobra, napiszę może to, to była moja pierwsza myśl. O, więc, więc podoba mi się ta rotacja ze strony Agoro. No dobra, teraz tak, drugie banek, Gangplank. Yy, no tak, bo SimNiwek gra od cholery Gangplankiem, nie? Więc to jest zrozumiałe dla mnie. voliber, ok, voliber był grany i w dżungli i na topie, nie? Więc yy, chyba spoko. Yy, bany strony pompy. Karma, okej, okay, bo yy, gdzie ja tu widzę sens ban tej karmy, tak? To jest coś, co mogłoby przeciwdziałać game planowi Barda i Kating. Bardziej Kating są wygrać linię 2 na 2 Moja opinia. Mówię, nie jestem w mecie, nie wiem dokładnie jak, jak dobra jest Bart Caitlyn, teraz się dowiem w tym meczu, ale zakładam, że chodzi im o to, żeby wygrywać 2 na 2. Mimo, że pikowali w blinda będąc blue side'u, zakładam, że 2 na 2 chcą wygrywać ten linię. To jest ich game plan, muszą, muszą wygrać bota, nie? No więc, bankarm jest jak najbardziej zasadne. Wiecie, zawsze się brało na połk championa, zawsze się ratowałeś poke championem, tak? Druga opcja to jest, żebyś full engage champion, na przykład Tresza na Janna. Janna Caitlyn kiedy się grało i, 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 i Cię połkowała cały czas, a Janna nawet trochę tam robiła damagea z W, to też się grało na tym, yy, jak to się nazywa, tresza. No bo jeden hook trafiony, do, i zabijesz, tak? Ale wiadomo, że większość linii wygląda tak, że oni cię pokują, a ty musisz tego hooka trafić, nie? Więc to nie jest proste. No dobrze, więc teraz tak. Yy, Nautilus zakładam, że właśnie z tego powodu był zbanowany, bo chcieli ograniczyć engage. No ale z drugiej strony, czy były inne Engage Championy, no bo tak, zbanowane Nautilus, Karma, okej okay, rozumiem, bo, bo chcą wygrywać 2 na 2, zakładam, że założyli, że Karma, aż to jest linia, w której nawet 2 na 2 nie będą mogli wygrywać, nie? No ale teraz tak, Nautilus zakładam, że jest ban pod Engage, ale ja mam problem z tym, bo tych postaci pod Engage jest dużo, chociaż tak, Thresh wyłączony, Nautilus wyłączony, no dobra, wzięty tutaj Panteon. zakładam, że Panteon jest support? Ej, to się zmieniło, czy nie? Bo w sumie nie wiem. Zaraz zobaczymy w grze. Ja, ja, ja nie pamiętam, ale. No, set może być support, nie? A pantheon w lesie, tak? Dobra, zaraz do, do zobaczę w grze. Nie wiem. Nie, 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 nie wiem, Grasz się teraz pantone na bocie? No dobra, ale o co mi chodzi? Jakiś hard engage, no bo są dwie opcje: albo na poke reagujesz połkiem, albo reagujesz hard engage, i robić gang za gankiem, nie? Ale na przykład nie wiem. No widzicie, to jest mój problem z metą. Nie wiem, dużo jest engagerów, to jest mój problem z tym. Jeżeli rzeczy tak jakby. Nie wiem, czy mi pasuje banowanie Nautilusa, skoro Engagerów jest od cholery, według mnie. No nie wiem, nawet mamy przeklętego Leone. Nie, inaczej, dlaczego Pantheon jest lepszym Engagerem na tej linii, aniżeli, nie wiem, Leona, albo pff, do ażki się gra Pantheona na bocie. No właśnie, no, tu, no właśnie, próbuję znaleźć powód, dlaczego akurat Pantheon był tutaj najlepszy, nie? Bo, bo nie mówię, że jest z Wynpikiem. mówię, nie, 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 nie jestem w mecie. No dobra, Sejuani yy, ze strony Pompy nie widzą dżunglera, to znaczy mo mogą założyć, że jak, jak pokazany był panteon, to zakładam, że założyli, że set jest w dżungli, chociaż to też nie do końca musiało tak być, no więc, no dobra, więc załóżmy, że potencjalnie dżungler w mind, nie, wie nie wiem, Sejuani zwiększyli jej ten damage trochę, nie, na tym permafrost, nie, z tego co pamiętam. Zobaczcie, w sumie już, już patrzę, bo tak, tak, tak sobie pamiętam, ale niekoniecznie jest to prawda, tak, zobaczmy. Sejuani... Sejuani Będą coś się zwiększali, 10-14 Tak jest, Permafrost, dobrze pamiętam, zwiększyli damage, no dobra, więc więc załóżmy, że Sejuani może być na nowo grana, bo przez jakiś czas w ogóle nie była grana, tak? No dobra, więc okej, Sejuani w blind, słuchajcie, na pewno, na pewno, co potrzebowała pompa tym Tomic? No potrzebowała frontline, nie? Albo na topia i engage, tak? No bo załóżmy, mają Bart pod jakiś engage no Azir może zrobić shuffla, ale wiecie, to nie jest reliable engage, to jest ryzykowny engage, możesz no ra raczej nie chcesz Bart, Ulti trzymać tylko po to, że więc oczywiste było. Pompa potrzebowała dwóch rzeczy. Frontline Engage. No i zrobili to, tak? Grzyli serdżowani, spełnia obie role. Y Kamila jest tutaj ciekawa, bo Kamila jest w tym momencie wzięta teoretycznie w blind, ale, ale to jest w teorii blind. To, to jest taka sytuacja, kiedy jesteś już w ostatnich pikach, że najważniejsze to jest wziąć top, który jest dobry na to, co już widzisz. I w tym momencie. Yy, czekaj, mówicie, że cicho mnie słychać no dobra, on to bustuje jeszcze bardziej <grystanie> Bustuje. <grystanie> dobra, poczekajcie no czy mam dobry mikrofon ustawiony? tak, dobry mikrofon może w tym muszę zboostować nagrywanie yy, a poczekajcie yy, urządzenie, okej, okay, tutaj dobra, właściwości muszę nasłuchiwanie, poziomy halo, 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 ojej, panie halo, halo, halo no i co, narzekaliście i macie za swoje? <grystanie> dobra, zakładam, że teraz jest dobrze. O, kurde, ale czułeś ten mikrofon. <grystanie> dobra, bo dosłownie było na 70 ustawione, ustawiłem na 100 i nagle było tak, że, że nie dało się słuchać, tak? Z tego co widziałem na pasku tutaj. No dobra, okej, okay. słuchajcie, bo już mnie to nuży, bo nie jestem w mecie, a próbuję analizować draw, co nie jest dobrym pomysłem. Dobra, widzę to tak. W momencie, w którym jesteś Pyrką, a, czy Pyrką, no Boże, no Simniwakiem, tak? To najważniejsze to jest, że teoretycznie plikujesz blind, no bo tak jak widzieliśmy, jednak był wzięty Renekton, który poszedł na topa, Za, tak zakładam, tak? Zakładam, że aż tak się meta nie zmieniła, że. Renektona. Znaczy nie widziałem na nigdzie indziej, chociaż na midzie był grany, czyż nie? Przez jakiś czas, no dobra, nieważne. Yy, zakładam, yy, yy, że, że, że musi w tym momencie pompać się o trzech rzeczach. Musimy wziąć postać, która z bomby jest dobra na seta, no, bo skoro to widzimy, to i tak musimy pod to zagrać. Oraz druga rzecz, którą musimy zrobić, no to wziąć coś, co może w blinda jest niezłe. Kamile nie jest potencjalnie super niezła w blinda. Yy, klasycznie pamiętam yy, kontrast przed lat to była popi. Z kim ja gra wtedy w teamie? Z konektywem. No, bo on, 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 on wchodzi w ścianę, ten go wbija w ścianę. I nie, albo, a jak z Ciebie już daszuje, tego podrzucasz tą tarczą. Więc Popi, pamiętam, że była klasyczną kontrą. Więc Kamil nie jest moim zdaniem super safe blindem. Ale tak, ja wiem, że Simniwak gra bardzo dużo Kamilą. Zresztą uważam, że y, Kamile jest super y, postacią pod styl gry Simniwaka. Simniwak jest, jest z po prostu, no. E, czekolad, właśnie Kamile Blind Pickable teraz. Ale dlaczego? No, dałem przykład tej Popi, tak? Zawsze Kamile się, zmieniła się coś, bo Kamile się charakteryzowała właśnie tym, że jest dobrym pickiem, oczywiście, ale nie jest super blind pickable, tak? Kamile, Patrzę na patrznący. Dobrze, jest kole to od razu moje, może moje błędy poprawiać, on jest, on jest, on jest w mecie, powiem tak, <grym> musi być w mecie. Um, 9-8, basic attack speed increase i to troszeczkę, to ja nie wiem, czy, a to aż tyle zmienia. Też żadnych buffów nie było, dlaczego nagle jest... Kurde, blind był No nie, mnie to zaskoczyło. No i dobra, no jest wzięty Renekton, tak? Z tego co pamiętam, on już będzie zlokowany tutaj, tak? Dobra, Renekton. Okej, okay, więc teraz tak. Yy, strasznie ciężko się jadła adekery na midzie na kamilę. Nie no, oczywiście. Yy, za, zawsze taki był problem przeciwko Kamili. Twoje dasze nie działają i możesz za ściany zawsze slankować, więc yy, to do tego nie mam wątpliwości, że Kamile, no nie, jest, wiesz, jest typowym takim Toplanerem, yy, yy, bruzerem. Do, Re Renekton też nie jest super do grania przeciwko, kiedy jesteś midal albo Tak jakby wchodząc tutaj w dyskusję z Czekoladem, tak jakby Renekton wspomnia to samo co Kamile pod tym względem, ale ale no, nie mówmy, moim zdaniem, to, że Kamile. Yy, wiesz, to że, to, że nie jest super granie Adikery czy czymś przeciwko Kamile nie oznacza, że tylko z tego powodu Kamile jest grana, tak? Yy, ale uważam, że no. W tym momencie jest wzięty Renekton na Kamile, a to wszędzie nie jest ten mem cały jakiegoś koreańskiego zawodnika. Kogo to było? No góry? No tego to który gdzieś tam wysłał na pęcie. Na, na, na Twitterze non-stop widzę to, nie? Na Twitterze non-stop to widzę, że jest tam napisane gdzieś, że Kamile z... łak, łak wersją. Versus... Raczej znaczy, nie ja to widzę tak. Wydaje mi się, że później w grze Kamile powinna wygrywać z Renektonem na side, tak? Ona ma ten true damage i nie wiem, wydaje mi się, że bez, bez problemu powinien sobie poradzić. Więc zakładam, że Rook pomyślał sobie, no dobra, no chcemy wziąć coś, co będzie wygrywać w early, tak, no dobra, jak zamknie w RC, to jak skajtować, no nie no, to tu się zgadzam, tak, no, ja, ja nie mówię, że Kamile się da kajtować, nie, nie powiedziałem tego, tak, bardziej chodzi mi o to, że Kamila jak Cię dorwie to masz problem, ale Renekton jak się dorwie też masz problem jak jesteś AD coś. Czy łatwiej jest Kamilą dorwać kogoś? No tak, no. Ale Kamilą myślę, że najważniejsze najważniej... jest to, że Renektonem to wydaje mi się, że już tam wiesz, pierwszy item może się bić już, szukać o, o, aktywnie walki. Kamilą, no właśnie, potem w grze to tak będzie wyglądać. Będziesz sobie wchodził, będziesz robić, robić sobie co chciał na backlane, ale przez większość gry tak nie będzie. Kamila powinna być na side'zie i farmić i, i pompa musi... W tym momencie widzę, mój wniosek jest taki, tak? Pompa coś typu 3.1 plus Sedju Engage szuka Czyli o co mi teraz z tym chodzi? Najprawdopodobniej Pompak chce grać trójkę na Midzie, to jestem prawie pewien, że mieć Prajo za darmo i powiedzmy Azir będzie zgarniał sidewa'y, wiecie, co jakiś czas będzie sidewaves, zbierał y, to Azir tam pójdzie, ale potem wróci na mida, W tym czasie Kamila będzie spitpuszować i teraz tak, Sydżuani razem z Bardem oczywiście, ale załóżmy, że Bard więcej będzie przy Midzie niż Sydżuani, dlatego go tutaj wpisałem do tej trójki na Midzie i oni będą próbować robić jungle control, no i Sydżuani powinna wymusić coś takiego, że jest gdzieś tam głęboko w dżungli i że albo może iść do Kamilki na side lane i puścić ulti i zabiją kogoś na side, zie. albo y, Sejuani może podejść na midzie i zabić ich na midzie bo ma engage i potem na przykład kamilę doteleportowuje, albo jest eskorta tak na przykład co można zrobić Sejuani y, jeżeli przejmie jungle control no to w tym momencie idzie do Kamili nie jest widoczna na mapie przeciwnik musi oddać y, prio czyli załóżmy że w tym momencie to jest Renekton który nie widzi gdzieś tam Kamil, e, nie widzi Sydżłani, więc on myśli, OK, może być Sejuani na topie, muszę oddać linię. Wtedy Kamila idzie z eskortą Sydżłani na mida i flankują we dwójkę mida, nie? No tu, tutaj jest kilka płytsów pod tym względem, ale ogólnie widzę to jakieś 3-1 i Sejuani coś tam będzie robić. Dobra, ZW. Dobra, Czad się pytał, jak często Leso oglądam. Kto to się pytał? Y, Danieluk, w ogóle. W ogóle nie oglądam, to jest właśnie problem, mówię ja nie jestem totalnie w mecie, muszę, muszę cokolwiek nadrobić no i, i Wy mi w tym pomożecie, bo, bo tak, bo chcecie się poczuć fajni, że mi pomagacie no. No dobra, okej, okay, dalej, jeżeli chodzi o, o Rogue, teraz tak, co my tutaj widzimy na, na AGO Rogue. Ogólnie, zacznijmy od ogólnie. Lepsze Engage moim zdaniem. Ale... Nazwijmy to frontalne lepszy engage. Bo pompa, jak Hamile slankuje ma lepszy engage. Wiecie, to jest tak ciężko stwierdzić, kto ma lepszy engage, ale yy, Ago, moim zdaniem, ma lepszy engage w momencie, w którym oba teamy są widoczne. Na przykład Smoka wymuszasz, albo, chociaż na Smoku to da się łatwiej swankować, powiedzmy, jeżeli jesteś odpowiednio wcześniej, ale na przykład przy biciu się na Pryo mid, wydaje mi się, że Rogue ma lepszy engage. No bo zawsze jest Arrow, jest ulti Pantona, tak jakby oni mogą zaangażować za ekranu. Nie? I, i to zawsze presy więc Wydaje mi się, że mają lepszy no nazwijmy to frontalne, no, Tak bym to określił. Um, I co oni chcą zrobić z, swym, z tym team Moim zdaniem, oni mają fajną sytuację w dżungli. Oni mogą w early game'ie, w early, obie opcje 100%: wiable, Gang, Top i Bot. I tu, i tu mając co szukać. Na topie, jeżeli opóźnią Kamilę, przyspieszą Renektona, to jest GG. Na bocie, jeżeli Bullet i Pyrka muszą puszować. a zakładam, że to jest cel, że dlatego wzięli taką linię, żeby grać jakoś tam sprajo. to jeżeli wave'y będą dobrze zaplanowane i root będzie dobrze zaplanowany, jeżeli tam jakikolwiek gang wejdzie, szczególnie jak Ashe będzie miała szósty poziom i 2 na 2 albo, przepraszam, 2 na 2, na ganku panie Caitlyn i Barto tracą bardzo dużo. Więc, nie mam wrażenie, że Pompa gra na tempo na bocie, a jak się im się przerwie to tempo, to mają problem, nie? Dobra, okej, okay, teraz tak, spójrzmy na linię. Co ja myślę, że się stanie, tak? Yy, myślę, że yy, Kamile mniejsze od Renę na samym początku, ale potem yy, to będzie Kamile większe od Renę. Dalej myślę, że... O Boże, Azir, O, nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam ale na szóstym Sedju plus Azir moim zdaniem mają fajniej bo Czekolad nie ma cleansa więc ja bym na szóstym szukał tutaj, tutaj Seduani plus Azir na bocie wydaje mi się, że Kate plus Bard wygrywają 2 na 2 hardo bo po co bierzesz bardo, Barda, jeżeli tego nie robisz, ale dobre ganki dla Ago Dobra Powinienem to bardziej szczegółowo yy, zapisać, ale mówię, przez szczegółowo rozumiem bardziej to yy, w tabelce. Ja, ja zawsze, jak robiłem analizy, to sobie tabelkę robiłem i do każdej linii miałem tabelkę, na przykład prajo na którym levelu, które, który z nich ma prajo. Tak? Patrząc na minimapy oczywiście, no bo no, chociaż teraz to można oczywiście dzięki Proview więcej spojrzeć, ale nie mamy ultra-dźwięku prowiu, więc. Nie jest bardziej chodzi o to, że zapisałem na przykład na, na, na ten novelu. ten ma prajo, ten ma prajo. E, i, I powinienem coś zapisać na każdej z linii, jaki jest gang potencjał, ale chcę tu bardziej ogólnie pisać. Nie chcę aż tak dogłębnie, tak? E, no dobra. OK, super. I teraz tak, moje zadanie jest teraz tak. Sprawdzić, co się sprawdziło, a co gdzie się pomyliłem. Tyl, tylko w ten sposób mogę rzetelnie ocenić, czy dobrze coś robię, czy źle. Tak? Jakieś wnioski wyciągnąłem i zobaczymy, czy to się stanie. Tak? I zobaczymy dlaczego. Dobra. Go next. Grubego miniemy, he? <grymne> Mogę się śmiać, bo siedzę w domu, a nie jestem w studio, nie? Szybko podsumujemy co Wy tam napisaliście podczas tego. Zawsze tak jest, Czajek nie umie grać versus row. Każdy inny mecz Czajek robi wywóz. No dobra, ale to nie jest tak, że grasz... Czyli przeciwko row, pytanie dlaczego? Czy rzeczywiście, jeżeli to jest prawda, to co mówisz? Dlaczego dany gracz może mieć problem przeciwko konkretnej drużynie? No to jest albo a przeciwnik jest dobry na linii, albo go dobrze kontruje stylem, na przykład Czekoladą stylistycznie kontruje Czajka. Albo b po prostu mają taki styl gry jako drużyna, że to by się ciężko gra. Wiesz, wiecie, przeciwko każdej drużynie gra się inaczej, tak? Yy, więc, więc ciężko powiedzieć dlaczego tak jest, jeżeli rzeczywiście tak jest, tak jak mówisz, nie? No ale, no dobra, załóżmy, że tak jest. Skoro przegrałem 0-3, no to pewnie nikt z pomp nie zagrał za dobrze, nie? Ale chciałem chociaż obejrzeć cokolwiek z tej ultraligii. I motyfikowanie Caitlyn, jak się jest gorszym indywidualnie, cała drużyna jest turbo bez sensu, clorer. Ale widzisz, mój, mój problem jest taki, co obecnie oznacza lepsze indywidualnie? Bo kiedyś to było strasznie proste. O, Forgiven ma 20 sensów więcej, jest lepszy indywidualnie? Gdzie oczywiście, no, nawet meczapy ogólnie Forgiven w swoich drużynach, całą drużynę ustawiał. Grał Caitlyn Zerat. I co masz zrobić, tak? To pikowali pod to, żeby wygrywać nie. Ale i tak ludzie mówili, że Forgim jest indywidualnie, bo, bo będzie, bo ma 20 lub więcej. Nie? Antek, czy będzie na YouTube? No nie wiem, może będzie. Załóżmy, że będzie. No dobra, ale teraz tak. Mój problem jest taki, lepszy indywidualnie. Skończyły się czasy, że wygrywasz linię. Tu nikt nie wygrywa linię sam na sam. To, to nie na tym polega indywidualność. Totalnie. O, obecnie na poziomie polskim bo wiecie, na poziomie europejskim to już dawno, ale już na poziomie polskim, w tych topowych, nawet jak spojrzysz na mecze Piratów przeciwko, nie wiem, załóżmy na przykład Rogue, no nie jest tak, że nie wiem, że jeden na jeden ich wywieźli. Pierwsze 10 minut jest równe, to potem dzieją się rzeczy, przez które przegrywać, ale to są wszystko rzeczy związane z elementami makro i teamplayem i może w team teamfightach jakaś tam indywidualność się ostała, ale na linii Rzadko indywidualnie ktoś wygrywa. Bo o co, o co mi chodzi, tak? Że yy, to, że wzięli Caitlin Bart... Napisałeś tutaj tak, Branie Kate Bart jest bez sensu, że jest jeszcze gorszym indywidualnym. Uważam, że jeżeli wzięli Caitlin Bart, to powinni wygrać na dwa, mimo że to jest Light. No chyba, że jakieś ganki tam się staną, więc mówię, to jest to czego się spodziewam. Dobra, zobaczmy. Już za dużo gadam. Ja wiem, też wam się tak zacina? Kiedy ja tak? Nie, nie zacina się wam tak, to dobrze. U mnie tak się trzęsie jak przewijam. Dobra. Trinkety wszyscy. Nie. Mamy red trinket, czyli zobaczcie. Y, Zanzarach poszedł, postawił. Widać myszkę na tym? Nie widać. No, nie, nie widać na tym, tak? Nie, nie widać. No dobra, ok, więc może y, no, jakiegoś epic pena powinien używać, czy coś. A nie mogę ustawić tego w. w tutaj właściwości? Żeby przychwytywał mi myszkę? Nie, nie mogę. Dobra, nieważne, Ok. no nic, w każdym razie, no, yy, widać, że co, Set postawił Ward i co, się pod, po Ren Trinket, no to klasyk, ale tak to co, co, Blue Trinkety, yy, o właśnie, nie pogadaliśmy w ogóle o Level 1, yy, ale to już mi się nie chce grać Level 1, ale, do, do, do dobra, nie no, zastanówmy się. Kurde, kto ma lepsze Level 1, to... nikt nie ma jakiegoś super Level 1, a może tak, czy ktoś by zyskał na jakimś inwejdzie? Nie, to chyba nic tu się nie wydarzy, nie wydaje mi się, żeby jedna albo druga że miała jakąś ogromną przewagę level 1, typu, wiesz, masz Brauma, czy coś, tak? Yy, Pride pokazał, jak wygrywać i zrobić 2 na no no właśnie, więc no, indywidualnie nie zgadzam się, że ktoś tutaj, no... Dobra, Ok, zobaczmy, co tu się stanie. Dobra, wizję tam, kto spingował? Ok. zauważyli, że Pompa postawiła Warda, dobra, Ward od strony yy, Sejuani, też cofnęła pod Red Ok. okej. Zobaczmy, gdzie że zaczną. Yy. No, okay, na to, że tu będzie start od reda, a tam od blue, czyli odwrotnie zaczęli i wylądują potencjalnie w innych miejscach na mapie, chyba że jakieś inne ruty porobią niż top to bot i bot to top. No dobra, czemu pompa tam tego warda postawiła? Chcą znać ruta seta? Albo chcą, nie no, chyba, no bo ten, może chcą wiedzieć, czy on na kraba wejdzie pierwszego dolnego i kiedy. No bo, ale nie, to jak pójdzie od blue to nie będzie go widać. No nie wiem, nie, nie wiem, hmm. Jakiś powód musiał być dla tego warda. Może rogue się bo wejdą. No bo sobie pingują ten krzak jak szalenie, ale stał tam co no dobra. Zanzarek zaczyna solo, no i teraz tak, a, a właśnie, a... A ten zaczął solo? Nie no, dostał pomoc, ale poczekaj. Czy ktoś stracił manę ze strony pompy albo HP? Nie, więc... W czystej teorii, zobaczcie, oba, oba duo są na bocie od początku. Więc z czystej teorii y, chyba nie wiadomo, kto gdzie zaczyna. Jedna i druga strona nie wie, gdzie kto zaczyna. To jest oczywiście mega ważne, tak? No bo na tym, na tym będą, na, na, na tej podstawie będą, wiecie, przewidywać, y, kto jakiego Ruta robi kto gdzie jest, nie. Więc teraz tak, y, uważam, że to jest niezła sytuacja dla rog, bo w momencie, w którym tak jak wspominałem, nie wiadomo, gdzie jest jungler, mi się wydaje, że Zanzarach może i na topie, i na bocie robić fajne ganki. I to w okolicach trzeciego poziomu. Już, nie? Już na pierwszym rucie. Więc y, moim zdaniem, no szczerze mówiąc, to, to jest niezłe. Niezłe, nie, niezłe dla Rogue. Moim zdaniem dla Pompy to jest problem, że nie wiedzą, co robi nazarach. A dla, a dla Rogue nie jest to do końca problem, że nie wiedzą, co robi Brunes. moim zdaniem. Tak? No dobra. Teraz to każdy na Soroki robi z tym Wardem, ale mówisz o tym Red czy o tym Wardzie na Bananie? Bo to Ward na Bananie nie pamiętam żadnego, żeby to było jakoś w mecie było kiedyś. Ten, z tym wiesz, stawienie merytrynki, no to tak, no oczywiście, wszyscy to robią. No dobra, okej, okay, no to lecimy dalej, co się tu stanie? Dobra, mamy sobie linię. No. Teraz tak, zobaczmy, kto tutaj pcha. Dobra, wygląda na to, że Rogue, rogue pcha, czyli i starają się pchać szybko. I teraz tak, Pantheon jest w krzaku, więc może dlatego mogą mieć prawo, bo się boją Pantona. Ehm, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, teraz patrzcie, co się stało. Rogue, jak dobrze wiecie, na 10 tysięcy procent wiedzą, że tam był Word ze strony Pompy. Pamiętacie, ten Word, którego pingowali, też jako pierwszy Word postawił Nazarek, więc chyba wiedzą, że Brunes postawił na top side warda, Worda. Chyba Pompa o tym wie. Więc zakładają, że ktoś musiał postawić z bota tam Worda, albo widzieli, nie pamiętam czy widzieli, czy nie, no, ale w każdym razie, że na bóle postawił tam Worda, ale co jest ważne. Nazarek w tym momencie odpada Red Trinket, czyli upewnił się, że yy, nie ma w tym momencie yy, wardów na bocie, i Wulate Streaming zaczęli bardzo agresywnie grać 2 na 2 na bocie już od pierwszego poziomu. I to jest taki test, nie? tak tak ja to widzę. To jest taki test, gdzie oni mówią: My będziemy próbować pchać. Jeżeli przeciwnik nas spróbuje powstrzymać, a moim zdaniem, no jeżeli bierzesz Kate i Barda, to powinieneś móc zatrzymać Pantona i Ashe. No nie? Yy, wiecie, tak jak my, możecie, możecie, powinniście mieć możliwość zagrać agresywnie na tej linii. I w tym momencie oni zrobią sprawdzenie. Jeżeli Pyrka z buletem daliby się przepchać, to moim zdaniem pewnie zanzarak, by zrobił Ruta takiego, jakiego robił normalnie, ale w momencie, w którym yy, zrobili sprawdzam i Pyrka z buletem zaczęli oddawać dipsy i zaczęli yy, swoją grom mówić: my nie, my nie oddamy Wam Pusza, w tym momencie mówimy: Dobra, chodźcie ten Zanzaryk jest free gang, bo oni grają agresywnie. No i zobaczmy, co się stanie, bo jest szeczłani w pobliżu, nie? Zobaczmy, czy to będzie jakiś counter gang potencjalny, ale teraz tak, no o tym mówiliśmy, to jest super, super panteonie spod ganki. Nie? więc nie ma Warda zobaczcie. To on ma stuna, co on ma na pierwszym? No. No to kaplica. Pamiętajcie, <laughs> ja, ja, ja co mówiłem przed grą. Że to jest dobra linia 2 na 2, ale problem dla y, pompy jest taki, że łatwo można ich zatrzymać na dwóch liniach. Albo na topie opóźniasz Kamilę... Y, y, bo Kamila i tak będzie ogryłaś 1 na jeden w końcu, ale ważne jest o ile nie jesteś w stanie ją opóźnić. Na przykład Kamilę, która ma 0-2, dopiero w 35 minucie będzie ciorać, a Kamilę, która ma 0-0, w 25 będzie ciorać na sajdzie. Więc wiecie, tak jakby dało się, było, były dwie miejsca na mapie, gdzie można było zepsuć tempo, tempo gry dla pompy. Albo na topie, albo na bocie. A, a dla pompy, a dla pompy co oni mogli zrobić? Przeciwnik nie jest jakoś bardzo oparty na tym, żeby wygrać tego bota. Mogą, nie muszą, mogą być na równi. Sam fakt, że mają, mówię, tą Aszę za rołem i ten Engage że Pantona jest spoko. Oczywiście problem byłby, jeżeli Caitlyn i Bart by zaczęli tower brać, tak? No to to już jest problem, tak? Ale jeżeli oni by wyszli równo na tej linii, to są zadowoleni. Ale mają potencjał ganku. No i zobaczcie, to się stało już na drugim poziomie. To jest po prostu zaadaptowanie całej drużyny i Jungle routu do odpowiedzi przeciwnika. Już widzicie, pierwszy level Rogue już powiedział, sprawdzam. A, wy się bijecie o wave 2 na dwa na bocie? Tu jest kara. Zawołamy do siebie Zanzaracha. To jest bardzo dobre wykorzystanie i jaki jest problem teraz? Znaczy, więc teraz tak, to się stało, ale wiecie, w League of Legends nic nie jest za darmo. Pompa powinna mieć jakąś odpowiedź za to. No i oczywiście, problem jest taki, że mają Seju. Więc Seju widać zrobiła ruta, yy, albo zrobi dłuższego ruta, ale chyba zrobi ruta, że zrobi dolny nas i cofnie do bazy i pójdzie w górny nas skoro robi teraz te golemy, tak, tak zakładam no i teraz tak, bo co powinno być odpowiedzią, to jest wiecie, dive na topie zobaczcie, Kamila ma tylko wiecie jaki jest problem, to jest dosłownie druga minuta ja myślę, że to jest po prostu genialne to, co się stało dla Rogue, bo nie dość, że Zanzar nawet jakby ten gank nie wyszedł, aż tyle by nie straciło, aż tyle by zanzarach nie stracił, bo w sumie jakby to nie wyszło, to by teraz poszedł na blue, no straciłby 10 sekund, nie? ale w momencie, w którym to wyszło jest za wcześnie w grze, żeby pompa miała cross map play. Bo cross map play jest zagraniem na midzie albo na topie, ale jest za wcześnie w grze, żeby to zrobić. Na przykład, tak jak ja teraz widzę na minimapie, to wydaje mi się, że Czajek teraz ma prajo. Gdyby to było później w grze, to, to yy, Czajek by yy, wziął prajo z mida, Brunes by do topa i by topa. To, to jest to, co powinno się stać, w zamian za to, że zanagł to Ale tak wcześniej to w grze zrobili rogue, że. no A i to, co wiem przed grą, to już jest potężny problem. Wzięliście Bart Caitlin i padliście teraz. To jest powtarzalne. Patrzcie. Pyrka stracił Flesha. Ja tam ich zostanę, nie wiem, czy to dużo zmienia. Chociaż trochę zmienia, nie? Ale stracił Flesha. Trymbi też, ale jeżeli teraz Rogue będzie trzymać Pinka tutaj na rzece, na dolnej rzece, to to jest do powtarzania i pompa będzie najprawdopodobniej przez większość early game'u potencjalnie czuła presję przez to, co się stało teraz. No dobra. No ale ma ten tunel, może przez ścianę będzie stał ten Bart. No dobra, ale to jest potężny problem. No wziąłeś, Caitlyn, wziąłeś Caitlin Bart i, i dostałeś Gonga, no to jest złe. I, I Zanzara wcale dużo na tym nie stracił, nie? Więc bo oczywiście to nie, też nie jest tak, że Zanzarach, że to jest super dobre za Zanzarach szedł, tak? No dostała system, no, ale stracił czas dżungli, nie? Ale na szczęście jest setem. Sedwani miałaby gorzej, jeżeli by tyle straciła, nie? No w czystej teorii teraz może grać Overagro. Kate Kamile, przepraszam, może grać Overagro, bo przez to, że pojawił się na bocie Zanzarach, a w teorii Pompa może wiedzieć, że oni nie wiedzą, gdzie jest Sejuani. No, w teorii teraz Szygenda musi się bać. Tak jakby Szygenda musi. No, nie, nie grać weak side, bo jest za wcześnie, żeby tu był strong side i weak side, ale muszą trochę się bać, że, o kurde, no, może tu być sydżłani, muszą uważać na to, jak się tradeuje. Więc, za najnowsze gendy to jest wyjść na zero. Nie zabrać HP, nie stracić HP i wyjść do równi w CS-ach. Dopiero za. Minutę, czy tam 40 sekund, kiedy minie już trochę czasu, czyli że zanzarach mógłby potencjalnie znaleźć się przy topie, dopiero wtedy Schengena może się zacząć grać normalnie. Ale to jest ciekawe, bo wiecie, teraz zanzarach on zrobić wiele. Może powtórzyć gank na bocie przy odpowiedniej okazji, bo te, z tego co widzę to jest duży wave zebrany, więc on się może bouncować potem. E, a chociaż bullet jest tak obity, że tu nawet nie opłaca się bouncować. Zobaczcie, trzecia minuta, czy już pół playta wzięli. Nie wiem za bardzo, co pompa ma zrobić, no bo raczej nie może cofnąć teraz Katyn, ma Doran Shielda w ogóle. Hmm. A czy gra teraz? Doran Shielda? Hm. Dlaczego Doran Shield? Chodzi o to, że ona będzie miała większy regen niż Wula, będzie miał manę, jak będzie spamował tym W? Na asze? Nie wiem, dobra, okej. Okay. No nic, w każdym razie Szygenda może, zaznaczam, w w może robić dwie rzeczy teraz. Może na przykład powtórzyć tu jakiś gank na bocie, jeżeli linia będzie odpowiednio ustawiona i ich męczyć dalej. Lub może zrutować do topa i wykonać przewagę na topie. Jak będzie się przewagę na bocie i na topie, no to już jest pogrzenie. No ale dobra, zobaczmy co, co z tym Brunesem, no bo teraz piłka jest w grze po stronie Brunesa, tak jakby. On jest wolniejszym dżunglerem, więc niech sobie skończy ród, ale najważniejsze to będzie co on będzie robił po pierwszej rucie. Ok, to jest dziwne. No to tu już jest błąd to jest dzi... chociaż wiecie to jest śmieszne to jest błąd z dwóch stron wiecie jak jest błąd z dwóch stron to znaczy że jest dobre zagranie z dwóch stron bo z jednej strony można by powiedzieć kurde simniwak no przegrywasz jeden na albo inaczej jesteś obity jeden na jeden w momencie w którym um, ty potencjalnie masz dżunglera po swojej stronie to znaczy że źle zrobiłeś z drugiej strony to jest sprytne bo to jest w interesie simniwaka żeby oboje, obaj, mieli mało HP. Bo w tym momencie, yy, na pewno jedna i druga drużyna, to już wie na pewno, że Sejuani jest po górnej stronie i to się da wykorzystać. Okej, okay, więc zobaczmy. Simniwak zbierze Wave'a i będą próbować denewować ten. Dobra, to jest spoko. Z strony pompy w sumie. Nie, nie wyszło tak źle. No bo teraz raczej Renekton straci. A nie, on ma teleport. No to pół biedy. Jeżeli, jeżeli by go zdejmowali, teraz i on by stracił teleport, no to byłby problem dopiero na Renektona. Ale tak to jest OK. no. Jest OK dla Renektona, no. W sumie. Poszedł na wymianę i zrobił zakupy, ma dwa dorany i, i musi teraz odepchać tego wave'a', zanim go zdajwują. No ale to, to się bałda. Dobra. No dobra, czyli chyba spoko, spoko dla szygendy. Dla Simniwaka, no nie wiem, no. Nie najlepiej, tak? Dostał free recall. No. Zobaczmy, czy będziemy mu trafio to bolować jakoś, tak? Nie musi teleportu używać. No dobra. Pierwsze wyjścia z bazy, mamy pinka po stronie Cedżuani. Renek to nie ma pinka. Yy... Azir nie ma pinka Orianna ma pinka No dobra Ward postawiony na dolnej stronie Spingowane przez Czajka Dobrze Okej okay. Więc tak cały czas na bocie widzę że grają agresywnie Ashe i Pantheon No i teraz tak Drugie ruty dżunglerów się będą zaczynać, jeszcze nie cofną w Zanzarach, ale No teoretycznie Brunes ma jakieś tam przewagę tempo, nie? Bo on musi. Co napisał Ksajo? Plus jeden. O boczek O co chodzi? Gdzie tu Ksajo? Ksają mnie na czacie? A z jakiej okazji? Co, co wy tam w ogóle pisaliście tutaj? Yy... Sławy Puffing Brunesa. Hmm, Mówimy o pierwszym rucie. Nie wiem, czy to był słaby Puffing Brunesa. Moim zdaniem to było bardziej ogranie ze strony Rogue to Rzadko masz gang po jednym bufie. To, 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 to rzadko się zdarza. Więc, więc ja, moim zdaniem raczej brawo dla Ulajta, Trębiego i Zanzaracha. Ktoś, ktoś z nich powiedział, że słuchajcie, yy, oni yy, próbują nagrać agresywnie, choć tu dżungler. Nie? Yy, yy, uda się gang. No, ktoś to powiedział? Moim zdaniem to nie do końca słabe pathing Brunessa, po prostu dobry pathing strony przeciwnika. Kiedy wracą komentatorki? Bujek, nie wiem nigdy, nie mam czasu komentować nie za dużo czasu, mam 3 godziny dziennie, tak gadam, mniej nawet, A jeden dzień meczowy to już jest 6 godzin ponad. Okej, okay, dobra. Eee, gdzie, dobra, gdzie konto sobie zrobić for fun, żebyś mocno się nie denerwował? Eee, Obiboczek89, lub sobie konto na TikToku. Proszę bardzo. Eee, Troink z tym shieldem, no dobra. Eee, co to z Silvera, jak nie umiałeś wyjść? Weź się, Ferdek, nie ośmieszaj. No cóż, no, yy, ja bym to lepiej omówił. No dobra, no, ja, czy ja powiedziałem, że ja najlepiej będę omawiać. No, kto przy ogóle nas ogląda, no co mam ci powiedzieć, no? Random Bruce gra 12 godzin dziennie od paru lat, tak? Nie wiedziałem nawet, nie wiedziałem nawet, dobra. Okej, okay, yy, nic ciekawego na czacie oprócz tego. Szans, że tam ciekawsze rzeczy na czacie się dzieją, ale jednak nie. Sam Resident Sleeper, no co mogę powiedzieć. No dobra, teraz tak, no właśnie co się stanie. Pink ze strony pompy w tym krzaku jest niezły, bo teraz musi trochę uważać ulej streaming. Ok, no i to jest to, co mówiłem wcześniej, pamiętacie? Zarek ma dwie opcje. On może albo iść dalej coś na bocie wykombinować, albo na topie, ale teraz tak. stał zauważony, czyści wardy i teraz przepcha linię, to nie będzie raczej żaden e, przygotowanie pod dive'a, bo raczej na 100% pompa wie, że Orianna poszła w dolny side. No i przez to, że Zazarek jest teraz w topy, no to zobaczcie, będzie pewnie jakiś Drake, Drake, Drake try. To, zobaczmy, co coś z tego widzieć. No, no, Rogue moim zdaniem trochę przesadza tutaj. Jak grają strasznie. Zobaczmy. Okej, okay, zginął. No. Nie wiem, to było dziwne. I tak nie wyszło tak źle, jak mogło wyjść. Ale, ale o co mi chodzi? Tak, jakby w momencie, w którym Zanzarek się tu pojawił, nie, nie mówię, że to jest złe zagranie, bo jeżeli by tam nie było Ward a, a może to by wyszło i tak jak mówię, to by strasznie mogło kamile opóźnić, nie? Ale w momencie, w którym on się pojawił na linii, to też nie jest złe ze strony Rogue, no bo w tym momencie, jak już się pojawiłeś, to głupio nie wziąć prajo i, i free recall, tak? Tak jakby to jest pomoc dla Szygendy, to, to Są dwie opcje grać z dżungli. Albo snowballujesz jedną, jedną linię do końca, tak jak był po tym pierwszym ganku, albo druga opcja, to jest wybalansować. Zgankowałem bota, już macie przewagę, teraz idę pomóc stopa. To jest tak, jak próbujesz jednocześnie balansować dwa melony, z czego jeden staje się cięższy niż drugi po jakimś czasie. Nie wiem dlaczego, ale nagle ten jest cięższy, potem musisz tutaj trochę siły dodać, potem tutaj to jest jako dżungler to jest, wiesz, why can't I hold all these melons? W wielkim skrócie. No i to jest takie coś, że w tym momencie zarach musiał, no tutaj pomogłem na bocie, ale tu na topie jest trochę ciężko, no to odwracam. Teraz ci zrobili ganka tutaj, to jest, to jest taki, wiecie, i, więc to jest... Takie podejście. A drugie podejście jest takie, że jeden melon upuszczasz na ziemię, a drugi melon podnosisz w górę i wygrywasz grę. Dzięki. Ta gra jest prosta. Chodzi o melony. i dobra. I teraz tak. To jest błąd tracie strony Trymbiego i Woolaita, aniżeli jakieś złe zegranie ze strony Zanzaracha czy coś tutaj. Tak. Szczególnie po tym, jak w ogóle pompa postawiła tego pierwszego pinka. Pół biedyż teraz Syjuani jest tam na tej rzece, nie? Chodzi o to, że jaki już był ten pierwszy ping postawiony tutaj na lewo od pyrki, w tym krzaku trójkącie, trójkątnym, to już było pokazane, że pompa coś może spróbować zagrać na tym bocie, nie? I teraz tak, ja wiem dlaczego tak zagrali. Najprawdopodobniej pomyśleli w ten sposób. Ej, czekolad ma Pryonamidzie, na midzie, przynajmniej tak to wygląda, no bo skoro zwardował raptorki przy zejściu, co oczywiście jest standardowym zagraniem i dobrym zagraniem na stronę czekolada i w tym momencie on ma, powiedzmy, aż do następnego wave'a, nie wiem, 10 sekund, tak, więc ma, może zejść z linii przez 10 sekund, więc może Rogue pomyślał w ten sposób, 3 na 3 my wygramy, tak, tylko teraz tak, Czajk ma teleport, no Czekolad też, ale to wtedy jest 4 na 3 dla pompy, więc może to było coś typu, spróbujmy coś zagrać, może się teleportuje ktoś i wtedy uciekniemy, na przykład zagraj na teleport, druga sprawa jest taka, że no, w teorii ule ma i flasza i klęsa, no ale Trimby nie ma flasza. no dobra, ale teraz tak, no No, no nie no, to jest granie zbyt koki. Chociaż z drugiej strony może nie docenili Barda, No to jest, to jest jednak to, no mało jest postaci, które takie, tylko Bart jest postacią, dzięki któremu takie coś mogłoby wyjść. Bo pozycyjnie nie byli w złej pozycji, strasznej Rogue, ale w momencie, w którym masz tunel przez ściany, kilka osób przez ten tunel przychodzi, no w tym momencie ta pozycja jest tragiczna, nie? Jak chcesz zostać przyszłości streamerem, to na EUNE czy na EUS grać widzowie? czy 89 ja myślę, że obojętne na jakim będziesz grał serwerze, z nikiem obiboczek 89 nic nie zrobisz, bo jesteś obibokiem. Nigdy nie włączysz tego streama, nigdy nie założysz tego konta, ani na iść, ani na łeś nie założysz tego konta, nigdy nic nie zrobisz, jesteś obibokiem. Dziękuję. I teraz tak, jest tutaj gang, no i klasycznie. To jest Crossman w zamian za to, że się zanzarach pojawił na topie, ale zawsze coś za coś. W tym momencie widać, że Brunes nie ma blue, więc okej. Okay. To jest taka. Dziwna sytuacja. Wzięli przewagę. Yy, to, co się stało, to jest być może jedyne, co było w stanie uratować pompie early game, bo przez, stracili dużo na bocie, a powinni wygrywać. Teraz trochę odzyskali. No ale Zanzarak będzie do przodu, nie? On zrobi tylko blue, czy jeszcze spróbuje coś? Mógłby może pokusić się jeszcze o jakieś wilki czy coś, ale wiesz, czego on się boi. Wie, wiecie, dlaczego on nie może tu zostać? Bo im dłużej on tu zostaje, tym yy, dużo, większa jest szansa jest taka, że pompa lane wyjdzie na bota. Bo, bo teraz przepchali, zgankowali przepchali, wrócili do, do bazy i wyszli teraz. I mogliby wyjść teraz, zrobić prawie zrobić smoka. Więc najprawdopodobniej Zanzarach mógłby tu jeszcze. Może się coś... chociaż nie. Bo Szygenda też jest bazie. Nie, 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 nie opłacało się zansoherowi ryzykować jakiegoś grompa czy coś. Dobra, zobaczmy. Zaczynają się pierwsze recalle, supportów, więc widzimy przy midzie wszyscy się kręcą. Wcześniej Czekolad zrobił tu wizję, więc powiedzmy przez chwilę będzie miał tu przewagę rok, tak? To, to Pompa musi facecheckować krzaki i wizję, a nie przeciwnik. Czak ma flesza. No bo, no bo Trębi nie ma co robić, tak jakby. No, no nie musi aż teraz iść na bota. Ma tak z 10 sekund. I czy tu warto coś zrobić? I, i to, że Trembi tu przyszedł, na pewno z bomby jest dobrym playem, no bo przez to, że wcześniej Czekolad zrobił tu wizję, to Trembi nie może stracić. Bo, bo zdąży na bota dojść, bo akurat wyszedł wcześniej z bazy, bo zginął, nie? Niż, niż Ulaj, więc on nie musi być na bocie. Yy, nie może zginąć on tutaj, będąc na środku, bo on miał wizję, więc on nie mógł kogoś tu swejszczekować sami zginąć. Więc to, że tu się pojawił Trembi, zawsze jest dobre. Tylko że zastanawiam, czy warto tu zgankować, no bo na szósty poziom. A czekolad też. O kurde, co tu zrobił czajek? Czemu do przodu poszedł? Znaczy, ci... ej, to jest ciekawa sytuacja. Ej, to jest naprawdę dobrze zaplanowane. Bo t... ja nie wiedziałem, że czekolad ma jeden minion do szóstego. Ja myślałem, że tu więcej jest do szóstego i z jednej z drugiej strony. Bo, ok, więc to ma sens, jednak. Cofam swoje słowa. Gdyby obaj mieli midlanerzy piąty poziom, to moim zdaniem Trymbi nie powinien się tutaj pojawiać, powinien tu przyjść i stać w krzaku, żeby robić presję, ale niekoniecznie powinien wyskakiwać, ale w momencie, w którym czekolad był szósty poziom, kurde, no nie, no i tak jestem zaskoczony, że to wyszło. Ale dobrze zgrali, to, to stun plus ulti tego, on musi flashować, zginie i tak, chyba nie. No dobra, no, dobry gang ze strony tego, dobrze na tym wyszło teraz Rogue. Teraz zobaczcie, przez to, że Zanzarach cofnął, a nie próbował krasz dżungli dalej, on jest na dolnej stronie, mid musi cofnąć. Przez to, że mają kontrolę rzeki, to teraz Ashe powinna mieć prajo, no bo w tym momencie nie wiadomo, czy Szygenda jest na midzie, czy na bocie, więc w tym momencie to może być wymuszony smog ze strony Rogue. No i teraz tak, Pompa musi reagować i, no nie wiem, Szygenda moim zdaniem powinien się skapnąć. No, mój team gra agresywnie, a, zresztą widzi, widzi nawet Sejuani, ale... Fleszną od razu, no dobra Słuchajcie, to jest błąd ze strony Shigendy, bo jak tylko był gank na midzie, już poczekajcie, powiem wam tak. W tym momencie, kiedy to się dzieje tutaj i nie pojawia się Sydżuani na midzie, a jest set, widzicie, była tu Sydżuani, ale cofnęła. Już w tym momencie Rogue wie, że najprawdopodobniej Sydżuani nie jest przy midzie, nie? I w tym momencie wiedzą też, że mają wizję na dolnej stronie, więc w teorii. Jest bardzo duża szansa, i wiadomo, że jesteśmy w górnej części y, mapy. Więc, więc szegenda po prostu powinien tu stać, stać dalej. Po prostu y, to są takie komendy, typu, wiecie, graj safe przez 10 sekund. Bo to nie jest, że on musiał strasznie. Do... Więc to jest mały, bo to nie jest duży błąd w stronę Shigenda. ale wiecie. No dobra, stracił flasher, ale jest ok, słuchajcie. No, ewidentnie w tej grze jak na razie dostał trochę pomocy od Zanzaracha, ale więcej się działo wokół bota. No i to co mówiłem. Mi dobity. Czekolad też ma teleport, więc to jest, to jest w ogóle super dla rogue. Bo. Bo jeszcze przy tym wszystkim y, czekolad ma teleport, przez co nie do, że teraz y, nie muszą nawet zostać z drużyną na linii, bo jeżeli by pompa chciała teraz coś kontestować, to czekolad tepuje po walce, jeszcze, jeszcze bardziej pogrąża się pompa. Więc pompa musi oddać smoka, a to jest jeszcze dodatkowy grid ze strony czekolady, że on może sobie cofnąć do bazy i jeszcze zachować teleport. Więc no to już jest duża przewaga. I, I do tego wszystkiego, przez to, że oni robią smoka, mają kontrolę dolnej rzeki, więc Ulat może wygrywać jeden na jeden, cokolwiek by się nie stało. Bo jeżeli, bo jeżeli bullet próbuje odpowiedzieć na haras albo na zagrożenie strony Ulaj, to od razu gang leci na to, co już widzieliśmy na pierwszym rucie, nie? Dobra. Yy, co tam na czacie? Sprawdzam co minutę, żeby o was nie zapomnieć. Bo i, inaczej się analizuje dla siebie i dla was, bo tutaj muszę się skupić to, co wy piszecie. Yy co my tutaj mamy, we chciał pewnie dać do tyłu, ale może w nie miał, pepega, ku kurisze, mówisz tutaj o tym azirze, tak, no tak to wygląda, nie? no co możemy powiedzieć, Oni i że czajku użyje ku, żeby przepchać wave'a i wtedy y nie ma escape'u, no tak, ale on nie użył, a nie, on użył ku, no tak, czekolad spalił flesza, w 16, siema, kiedy herosy, ojejku, nie wiem, pewnie nigdy, Kici w ale wiedzy. Nie wiem, ja. Mówię, wstawiłem ten Excel ostatnio. Ach, autentycznie mi się wydaje, że moja wiedza jest zerowa obecnie. M mówię serio, tak jakby wszyscy gracze, wszyscy trenerzy, w, nawet w piratach, w najgorszej drużynie na świecie, a nie wiem, przecież to jest Pride, dobra, nawet w piratach. Wszyscy gracze i trener wiedzą dokładnie to, co ja teraz mówię. Ja nawet. Ja nawet top 8 nie jestem w Polsce. Więc gdzie tu jest ta wiedza? To, to nie ma tej wiedzy. to już się, Wszyscy kasterze już to wiedzą. Tak jakby właśnie o to mi chodzi, że teraz trochę jak pooglądam, i z waszą pomocą staniemy się takim. Yy, staniemy się taką kazą. Kazą się staniemy. Ja w pracy puszczam różne testy, w mojej pracy normalnej, elektronicznej i tam jak się testy te puszcza, to jest czasem na zielono albo na czerwono, na przykład jak ci test pamiętasz na czerwono, na przykład z tysiąc testów. Panie ci 10, no to graficznie masz tam, nie wiem, 90% paska jest zielone, a 10% jest czerwone. Moja żona to widzi pierwszą rzeczą, którą powiedziała, że to jest kaza. Ona mówi, czemu ty w pracy jesteś w kaza? Ja mówię, no ale to nie jest kaza. No ale czy tam, jak to się nazywało, wiecie, tam gdzie się ściągały pliki. I teraz tak, my będziemy tacy sami. My nie będziemy wielkim hostingiem wiedzy, tylko my się staniemy takim peer-to-peer -peer distributed siecią. <grywka> <grywka> po, po, polnisz strong we mnie. Polnisz i strong we mnie. W tym momencie. Będziemy taką rozproszoną siecią, która będzie analizować gry. Nie? I wtedy może staniemy się mądrzejsi. Ale na razie niestety nie jestem za bardzo mądry. No dobra. Um, uzabi, to jest już common knowledge. Dokładnie, no. Dokładnie. Dobra. Yy... Okej. Okay. Veggie knowledge distribution, tak jest. WKD. VKD. <laughs> Czekaj. VKD. VKD. Tak jest. Będziemy w skrót. Dobra. Nikt tam na czacie nie było ciekawego, jak już wspomniałem. Dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Okej, okay, dobra. Teraz tak. Smok wzięty. Oczywistym jest to, że następną pomyślniką będzie Herald. Najmniej drugiej drużyny, dopóki się nie następny smok, więc... Okej, okay, tutaj wiecie, to trochę już wiem w mecie, smoki są super ważne, tak, więc cała gra tak naprawdę toczy się wokół smoków obecnie, nie, tam nawet, nawet Baron nie jest taki ważny, nie, tak naprawdę Baron nic nie zmienia. No dobra, zobaczmy, zaraz tak, Zanzarek fajna sytuacja, zrobił smoka, może się przenieść na górną część mapy, Brunes ma piąty poziom, zaraz tak, o czym należy wspomnieć, mieliśmy ten szósty poziom na midzie, widzieliśmy co się stało, na topie są szóste poziomy, Jesteś jeden mega ważny, szóste poziomy na bocie, no... Zawsze tak jest. Na każdej linii, jak masz szósty poziom, masz power spike. Praktycznie mówiąc, zawsze oprócz nawet Ryzem, Ryzen nie masz power spike'a, tylko inaczej grasz Ryzem Wtedy masz power spike'a pod side na szóstym, możesz teleportować i grasz na mapie. Ale o co chodzi? W tym momencie ważne dla pompy jest, kiedy ta sędziowanie będzie miała szósty poziom. I Wulate nie ma klęsa i flasha. I Zanzarek przed chwilą tu był. Pompa nie ma najgorszej wizji. Zobaczcie, bo tak jak już wam mówiłem. Zawsze jest coś za coś. Fajnie, Rok zrobiło smoka. Potencjalną kontrą było zagranie na topie. Szygenda spalił flesz, ale wyszedł z tego, brawa dla niego, tak? Ale, ale no nie jest idealnie na topie. Teraz powinno pompa myśleć w ten sposób. Okej, okay, mamy super, Raczej super, mamy naprawdę niezłą wizję na bocie. Szósty poziom na Sydjuani, Sydjuani ma flesza. Moim zdaniem Olin na bocie. Tylko teraz tak, kiedy szósty ma ta Sydjuani? Jeżeli szósty będzie na Sydjuani po tym redzie i po tych golemach, powinna to zrobić według mnie. I, i, I to nie jest do końca wina Brunesa, słuchajcie, no co on ma zrobić z tą Sedżalni wcześniej? Coś tam próbował, ale na razie bardzo dobrze po prostu rogu gra, tak? I, i no. Dobra, więc no teraz co tak, zobaczmy, co jest? się stanie dalej. Rogue teraz pcha, patrzcie, Rogue, 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 Rogue koniecznie chce to przepchać. Szkoda, że Sedżalni nie masz szóstego. tego. To jest okienko dla nich. Jeżeli Rogue, no Rogue to przepcha, to już chyba jest bezpieczny Rogue teraz. Tak, ulej to przepcha, oni już, oni już mogą cofnąć, oni mogą zejść na Mida, oni już są bezpieczni, więc, więc w tym momencie okienko na ganka się zamyka. It's gone, it's gone. Było. Niestety Brulews nie ma szóstego poziomu. Czy bez szóstego? Och, nie, bez szóstego nie. Bart i Caitlyn. Dla mnie jest to po prostu linia, która nie masz super ganków z nimi, chociaż na szóstym barna może i jak tunel dobrze zagrasz, może, ale żeby to wszystko zrobić, to co Ci teraz powiedziałem, czyli żeby tunel dobrze zagrać, na przykład w fajnym miejscu, yy, musisz Ty pchać. Wtedy te ganki są fajne. Tak? A w tym momencie, jeżeli pyrka zejdzie z linii, żeby na przykład pójść ten tunel postawić, to przecież od razu rogue wie, co jest pięć. O, zszedł z linii i pewnie szykuje teleport przez ścianę, nie? A więc kiedy ty pchasz, masz więcej ścian dostępnych. Masz ściany dostępne z dolnej części mapy tutaj, na przykład w tym E-Clowie, czy jakoś tak. Masz ściany dostępne z tej grubej ściany od góry, jak jest tutaj z blue Side Więc to jest straszny ból dla mnie, dla buleta, nie? Ból dla buleta i spółki, że oni dwa na dwa nie przepychają. To już jest lipa, to już, to już jest lipa, tak, więc w tym momencie uważam, że, no... Jeżeli nie ma szóstego poziomu Sejuani, chyba tutaj gang na bocie, nie mówię. Klawik jeden, czekolad ma TP, debilu! No, ale słuchaj, czyli przez to, że ma TP, nie można to zagrać? To, to chyba o to chodzi, spalmy mu TP. To potem, potem, za dwie minuty, Czajk będzie miał TP, a czekolad nie będzie miał TP. Ktoś ma TP, nie róbmy nic. To jest odpowiedź na League of Legends? Debilu? Cały... Tyle lat tej gry Ktoś ma TP, nic nie rób Właśnie Gdyby ta gra była taka prosta, to by to było spoko Czasem tak Zrobisz ganka, tam nas teleportujesz, zginiesz w pięciu, po co coś robiłeś Ale jeżeli pompa nic nie będzie robić, i tak będzie ciężko Więc naprawdę Co z tego, że ma teleport? To go spalmy To róbmy Słuchajcie, robimy ganka na bocie i teraz tak Robimy tego ganka są, mamy dwa wszechświaty równoległe. Tak, bo mój równoległy jeden, W jednym równoległym wszechświecie tutaj mam kamerkę, ale w tym wszechświecie mam tutaj kamerkę. Tu jest jeden równoległy wszechświat, a tu jest drugi równoległy yy, wszechświat. I teraz tak: w tych dwóch równoległych wszechświatach robimy tego samego ganka. W tym momencie uważam, że ma ten szósty poziom i robimy tego ganka na bocie. I teraz tak: w jednym równoległym wszechświecie robimy tego ganka nie, w, tym, w tym świecie. Czekolad tepuje, oni zabijają nas trzech, ten go kopał, jest trzy za jednego dla Rogue, jest koniec gry. I mówimy, kurde, i co? Debilu? Mówiłem ci, że miał teleport Czekolad. I to się dzieje na tym spiku. Ale teraz jest drów, drugi równoległy świat. Gdzie zanim ten gang się stanie, ja powiem, i z pauza w gierce, i, i przychodzi Jankos. Znany europejski zawodnik z korzeniami europejskimi. I Jankos mówi tak, listen up guys, Do the I'm going to gank bot. Bot, bot, their enemy has teleport. I teraz tak, co to zmienia, że ja przed gankiem powiem, robię ganka, ale pamiętajcie, tłumacząc na polski, bo Jankos nie, nie, nie mówi po polsku, tłumacząc na polski, ja mówię tak, róbcie ganka na bocie, ale pamiętajcie, że czekolad ma teleport. I wtedy... Ten gang rozgrywasz w taki sposób, nie żeby zabić przeciwnika, bo wtedy dzieje się pierwszy, szef i giniesz na ganku, bo ma teleport czekolad, tylko rozgrywasz go w taki sposób. Rzucasz skillę e, jak tylko. Ale przez to wszyscy są gotowi na to, że czekolad teleportuje. Bum, uciekasz, wspomniony teleport. To nie zmienia faktu, że gang jest prawidłową decyzją. Ale oczywiście nie w tej sytuacji, no bo nie miał szóstego, no ale w kurzy, wiecie co, mnie jest łatwo skiltować. Jak ktoś tylko napisze, debilu, do mnie ja od razu odpowiadam. Jak mam no, mnie łatwo sprowokować, naprawdę. Dobra. Zatowałem z tym Jankosem też, no już nie róbcie tego, Jankos, słuchajcie, prawda jest taka, gdyby nie Jankos, to polski LOL byłby w złym, w złym stanie, tak, więc, więc proszę, no, naprawdę, cały polski LOL jest na Jankosie oparty, tak, dobra, um, okej, okay. więc teraz jak jest po ganku, ci zdążyli przepchnąć, ten jeden wave był kluczowy, jakby na tym wave udało się pompie nie dać się przepchać, mo mogłyby się różne rzeczy wydarzyć, ale no nic, jest jak jest. Ale tak, no dobra, no klasycznie, no przy, przy midzie będzie kręcił się Pantheon, Okej, okay, cofa teraz Duolane, nie, cofa Sejuani, Sejuani ma szósty, patrzcie, ma szósty Pogolemak, czyli dobrze tutaj skminiłem, no ale widzicie, w tym momencie jest grany Herald. Dlaczego jest grany Herald? Bo pewnie praja top, nie? Okej, okay, więc teraz tak, Zanzarach na pewno, na pewno Zanzarach mówi, okej, okay, idę teraz w top dżunglę, więc zobaczcie, co robi Orianna. Orianna się trzyma górnego sajdu, widzicie, że czekolad trzyma się bardziej górnego sajdu niż dolnego. Teraz proszę chyba zwordować, albo nie wiem, co tam czekolad robi. Może, może kulką sprawdza krzak? No dobra, ale ogólnie czekolad, czekolad i Zanzarach na pewno mają info, że, a czekolad i Szygena, przepraszam, na pewno mają info, że słuchajcie, o zresztą widzicie tutaj on my way, jak leci ping. Możecie w moim Excelu spojrzeć, to jest yy, klasyk. Jak, jak gracie w dżungli, to pingujcie, gdzie idziecie. To jest tak głupie, a, a tak skuteczne. Bo w tym momencie yy, i Szygenda i Czekolad wiedzą, gdzie idziesz. Patrz, on pinguje on my right, way to Reda. Teraz w Zanzarach to widzi widzicie na minimapie. I w tym momencie Szygenda i Czekolad mówią, okej, okay, my możemy grać silnie teraz, bo wiemy, że w okolicach naszych jest jungler, nie? No dobra, teraz tak, więc zobaczmy. Prajo jest na topie. Szygenda tam czyści jakąś widzę, bo w tym momencie, jeżeli by, wiadomo, przyszedł na topa, gdzie jest Sydjuani, no to w tym momencie ona nie może grać, bo, bo Kamila jest na linii uwięziona. A czy w ogóle Rogue wie, że Sydjuani jest w Dolnym Lesie? Że tak zagrali? No, widzicie. Czy tu widać na tym wardzie Sydjuani? Jak myślicie, czat? Na pewno widać, że Azir schodzi, nie? Bo czekolad postawił Warda na linii, widzicie. Bo jeżeli wiedzą, że tu jest Sydżwani, no to tym bardziej to jest zaplanowana akcja. To, co się teraz dzieje z tym Heraldem. Bo jeżeli widzieli, że Sydżwani schodzi teraz z bot side do REDA, to w tym momencie to jest free Herald. Już teraz, na 30 sekund przed faktem, jest info, że my będziemy forsować Heralda. No dobra. Ok. Dobra. W ogóle szegenda bardzo fajnie ma ruty ustawione, nie? Robi ruta top to bot, robi smoka. Teraz robi ruta bot to top, i będzie robił Heralda. Idealnie. Nie jest do tyłu w cs robił ganki i jeszcze robi obiektywy. No super. Super, super dżungla w Zanzarachu, Nikolaju. Dobra i teraz tak, to jest widziane, bo jest ping tutaj w krzakach. No i teraz jest ciekawa sytuacja, bo Bart, Bart i Sejuani zresetowali. Wychodzą z bazy. I i czy mogliby czy mogliby Pójść teraz na Henalda i go obronić. Pantheon też schodzi. Tu, tu mogłaby być jatka. Woolite jest w bazie, ale nie ma szóstego poziomu. Big szkoda, bo gdyby Woolite miał szósty poziom, to, to, by, to by... Bo, bo teraz się czy może tu być teamfight na tym? Jeżeli tu będzie teamfight, to i tak moim ja lepiej dla Rogue, bo Caitlyn jest na bocie. Ale w sumie zawsze też chce iść na bota. Nie wiem, Nie, wiem, czy nie jest za późno. No, eee, Patrz Natalia, jest z czatu pytanie wuju 989, byłeś w Energylandii 28 lipca? Sanepid się pyta. <noise> Byłem w Energylandii. Uwaga, zacznę. Od... I teraz tak, wiesz co się stanie. Byłem w Energylandii, ludzie to wytną i teraz jest, że mam koronawirusa. Byłem w Energylandii, ale nie 28 lipca. My mieliśmy być w Energylandii dokładnie 28 lipca. Tak, mieliśmy, mieliśmy być w Energylandii. Tak. W równoległym wszechświecie jesteśmy w Energylandii 28 lipca. No. I idziemy teraz do Pidu, grzecznie. Ale w praktyce akurat przesunęliśmy swój wyjazd to tydzień względu na y, pogodę. Pogoda miała no. się pogorszyć, potem się tak okazało, że jest ładna, ale już y, zostaliśmy... Wuju, ja, wie, ja wiem, że ten artykuł jest, nam też się wyświetlił. Zresztą Energylandia wydawała, y, wydawała oświadczenie z powodu tego artykułu, więc my wiemy, że tak jest. Hayan Bush. Te analizy to jednorazowy shot, czy będzie stały format od czasu do czasu? Nie wiem. Mam 170 widzów. Puu! Za tyle widzów? To ja nie będę robił analiz. Nawet wyłączam teraz. Nawet teraz wyłączam. Nie no, żartuję, no co wy? Nie no, szanuję widzów i w ogóle. Kocham widzów. Dobra. <ścoughs> Jesteśmy w połowie mapy, no dajcie spokój. No. Dobra, teraz tak. Um, czy zobaczcie, czy to będzie jakiś big team fight? Na, na tym etapie, no nie ma tej Caitlyn więc w, i, wiecie, co jest najlepsze? Pompa powinna przerwać Haralda, dopóki Caitlyn tu nie przybiegnie, a potem sama wymusić Haralda. Zobaczcie, co się wtedy zyskuje. Caitlyn przepchała bota. Woolite ma dużą presję. Big pressure on Woolite. Musi iść bota, musi iść bota. A bullet, oczywiście coś w zamian, bo bullet nie powinien mieć HP i manę, bo nie zrobił resetu, ale akurat ma. Bulet ma HP, Mane, ma summary, ma wszystko. W interesie pompy jest teraz przerwać Heralda. Bulet schodzi do Mida, robi rotację. Szczególnie, że Ulet nie ma szóstego poziomu. Nie wiem, czy pompa o tym wie, ale, ale Ulet nie ma szóstego poziomu. Więc teraz bóle powinien zrotować do mida, ma dobrą wizję. Zobacz, ma dwa pinki na dolnej rzece. Teraz akurat pokazali wizję pompy. I do tego jeszcze widzi, gdzie jest Zanzara, widzi, gdzie jest Szygenda, tylko musi się Pantona bać, nie? W tym momencie. I wie, że Asze cofnęła do bazy, tak? Więc w tym momencie dla pompy idealnie, jakby Simliwak z Brunesem przerwali heralda i potem sami wymuszają heralda. To jest win-win situation. Zobaczmy, co się staje. No 3000 No to oddać Heralda, ale zrobić teamfight jakiś, bo, bo biegnie, biegnie ten bart z Syddwanie. Okej, okay, Caitlyn zostaje bota po playta. okej, okay, oddany Herald, dobra. W momencie, w którym Caitlyn wróciła na bota, no nie dało się. No nie zdążyliby, no I No dobra, i teraz tak, ba, więc, więc teraz tak coś za coś, coś za coś, coś za coś, bo I nasz kolegę Ignacego do widzenia. Phil House. Słuchaj, nikt nie mówił, że ludzie podejmują dobre decyzje, no. Powodzenia u tego Ignacego. Pozdrów Ignacego ode mnie. I powiedz, że jego widzowie to ame byłby <grystanie> Dobra, eee, ale to było dobre. Teraz tak. Coś za coś. Ci wzięli Heralda, ale wiadomo, że Herald zajmuje czas. Czas to pieniądz w League of Legends. I teraz w tym momencie, Pyrka z Brunesem i z Czajkiem, z Azirem, muszą pójść na mida. Zrobić prajo i zejść do bota zrobić dive. Widzicie? Fryderyk już to widzi. Fryderyk już to widzi na mapie. Zobaczcie, co się dzieje. Znaczy, to jest to, co powinno się stać, tak? No bo powinni zagrać cross mapa. I, i trzeba się spytać Brunesa, czy Brunes popełnił błąd. W tym momencie, kiedy Brunes jest na bocie, OK, On chce. Brunes. Znaczy, przepraszam, Brunes, mówię bullet. Bullet chce przepchać bota. Ale w tym momencie, kiedy Herald jest oddany. To Bullet Next Wave nie chce pchać, tylko Bullet Next Wave chce trzymać, żeby powoli się zbierało. Czyli ten Next Wave to musi synchronizować. Powinno być teraz tak, że Bart, Sydżwani i Czajek robią Pryomid. Gdzie jest Bart? O, ale dobry kwiatek ze strony Trymbiego. Zobaczcie. Bo, bo, bo musi teraz Bart i Sydżwani być. Na dolnej rzece, żeby Czajek miał prawo. I teraz powinni zejść i zdejmować to. Zobaczmy, czy Bullet może się z nimi zgrać. Tylko jest problem, bo czas ich goni. Muszą to zrobić szybciej, żeby Woolite nie zdążył zabrać tej fali. A Woolite bardzo dobrze robi. Woolite, 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 jest... Woolite jest nawet niezły w tę grę. Czasem mi się wydaje. O, to już jest po fakcie. Zobaczcie, ci zrobili tutaj kręciołka. O, jeszcze tu jest Ward. No, Rogue to. Wy... Widzicie, to są, to są takie rzeczy, że ja. Widzicie, ja, ja wiem, znam wynik, tam oglądałem w tle, nie oglądałem tej gry dogłębnie, a ja dopiero teraz jak oglądam tę grę dogłębnie to widzę jakie tu są małe rzeczy i, i, i widzicie jakie, ile tu mogło się zmienić. Wyobraźcie sobie, że Woolite nie był w stanie odepchać tego wave'a. Teraz by leciał dive, teraz tu gdzie jest Woolite, wyobraźcie sobie, że w tym momencie przychodzi Brunecia i, i Pyrka i wyobraźcie sobie, że tu jest duży wave i w tym momencie y, dive'ują To jest crossmap za heralda, nie? No ale dobra, no te małe, tak małe rzeczy, tak? Udało się Ulatowi odepchać Wave'a i kwiatek użyty przez y, Trymbiego. I bum! I, I od razu cała sytuacja jest załatwiona, nie? Dobra. Okej, okay, teraz tak. Word wyczyszczony. No nic, więc. Więc teraz tak, to jest. Jedno to jest ze strony Rogue, jedno to jest zrobić Haralda. A drugie to jeszcze na minusowym tempie obronić zagranie przeciwnika. Więc Rogue to zrobiło. Zrobili heralda, obronili przeciwnika i teraz znowu jesteśmy w tym samym tempo. Jedna i druga drużyna, tempo się wyrównało z tą różnicą, że Rogue na Heralda, a, a pompa nie. Więc y, teraz dopiero, jak się udało y, zapobiec temu, co się stanie na bocie, teraz dopiero wracamy do normalnej gry i teraz pytanie, co z tym Heraldem dla Rogue? I ja myślę tak. Zawsze najlepiej wziąć mida. Tak? I jeżeli jesteś w stanie wziąć mida, szczególnie przeciwko takiemu Azirowi, bo Azir... Azirowi i Keyton, i Bardowi w mid-game będzie bardzo ciężko wziąć tower, nie? No bo ta trójka jest tak silna, że no ciężko będzie, tak? Więc, więc w tym momencie i, to było najlepsze, ale wiecie, rzecz no, nie jest tak, że się dostaje wszystko, co najlepsze. tak? Wbrew reklamom. Niektóre reklamy mówią wam, wszystko, co najlepsze, to jest nieprawda. Oprócz u mnie u Frederyka, bo na czacie co jakiś czas macie linka do X.com i możecie zobaczyć tam, wszystko, co najlepsze od Frederyka. To jest, to jest wyjątek, ale zazwyczaj nie jest tak, że tak wszystko, co najlepsze. Więc też życzeniowe myślenie, że uda się dzięki Haraldowi wziąć Mida. Jakieś plate na, na pewno, ale no, czy Mida całego uda się wziąć? Myślę, że ciężko. Więc do czego ten Hera powinien służyć? Moim zdaniem, słuchajcie, za 2,54 jest smok. Moim zdaniem, idealnie byłoby zagrać Haralda tak, żeby dzięki temu sobie ułatwić smoka. Albo A, wziąć tower przed smokiem, to mówię, to jest idealnie. A jeżeli nie, no to lepiej już yy, potencjalnie podczas y, tańca przy smoku, zagrać heralda, zmusić piwnika do zejścia ze smoka i wtedy go zrobić szybko, nie? No, to jest mniej, mniej fajne, ale no to też jest y, dobre, nie? Dobra, zobaczmy co się stanie, Zanzarach na 100%, Zanzarach 100% wie, że tu jest przeciwnik, tak? 100% wie, że przeciwnik było widać, że Ward'a, wie, że mają kontrolę Dolnej Rzeki, to też jest ważne w drużynie, To jest jest takie głupie, ale zadania w drużynie czasem są takie. Ty masz za zadanie powtarzania, na przykład, ty masz za zadanie powtarzania, przeciwnik ma kontrolę rzeki, przeciwnik ma kontrolę rzeki, przeciwnik ma kontrolę rzeki. Z takim czymś już, już gramy zupełnie inaczej. Więc w tym momencie ktoś z strony Rogue powinien mówić, przeciwnik ma kontrolę rzeki. Więc to, że Zanzarak tu wchodzi, moim zdaniem, nie jest przypadkiem i Set jest akurat taką wyjątkową postacią, że on może spróbować dostać, jeżeli nie pannie na cc to jest spoko. Tak? Bo, on, bo on może potem kogoś... tego wiecie, jaki jest problem? Asha jest daleko. Więc. Nie wiem, co się stanie. Ale minimum to, że Zanzarach powinien tutaj stracić fleszę i stracić HP. I, i, I nie powinien mieć możliwości ze mnie kraba. Bo Orianna i tryb nie są tutaj powiedzieć, ale Asha jest daleko. Zobaczmy, co się stanie. Dobra, stracił flesza. Okej. Okay. On, teraz, on teraz użyje. E. Oj, 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 tutaj może być ogranie. No, on Zanzarach. Ojejku. O, spalenie flesza było dobre, ale. Arrow, arrow, Ulight, Powinien pójść arrow. O, a, użył, przepraszam. Gdzie on użył arrowa. A, tutaj. A, dobry arrow, ale combo weszło, co? No kurde, no widzicie, no set jest wyjątkową postacią. Flash. Y, y, słuchajcie, wymuszenie flesza spoko. I co się teraz powinno stać? Pompa nie powinna tam dalej gonić. Powinni zrobić kraba. I albo A, pójść potem razem do jednej linii zrobić prajo. Albo B, cofnąć się i zagrać potem coś na next ulti. A, nie, Sydjuani nie. A, Sejuani ma ulti cały czas. No tak, ona teraz dobrze użyła, więc. Flash powinien być spalony. Dobrze, to, to jest w porządku. I w momencie, w którym widzą tu kulkę. Kurde, no, no set jest taki, że no, jak go nie ściągniesz na CC, no to on nie zabijesz go, no. Jeszcze widzą, że to jest oriany, no, no, no. to nie jest dobre. Ale kombo dostali, naprawdę. No i nic, no to już jest, to już jest po ptakach. No bo co mogli zrobić? Zrobić kraba i cofnąć i czekać na smoka. I do tego jeszcze mo można było ze Sejuani grać wokół bota cały czas. Bo dzięki temu, patrzcie. Dzięki temu, że wygonili ten Sanzarka, patrzcie, jeżeli Sanzark by stracił trochę HP i stracił flesza, to tym bardziej będzie mu ciężej wejść tutaj drugi raz. Zobaczcie, tutaj, gdzie teraz czekolad jest w krzaku, widzicie? Tu jest pink ze strony pompy. Na dole też mają pinka. W ekwipunku Bart ma pinka, trochę mało pinków. Nie wiem, Azir, no, nie miał slota na pinka. Caitlyn dawno nie cofnęła. To jest trochę problem, bo gdyby Caitlyn albo Azir mieli pinka, wyobraźcie sobie, że Pompa dorzuca kolejnego pinka gdzieś tutaj na rzece, i potem grają wokół tego. Potem jest sytuacja, gdzie Brunes, mając ulti, idzie na bota od krzaków. Tak? Albo dalej ulec nie ma flesza, przypominam. tak? Trymbi teraz spalił fleszę, więc to nie jest ważne. Ale, no bo jak to ma klęza Ule, no to może nie. Ale czekolad nie ma flesza, na 100% o tym wie pompa, bo, bo czekolad spalił, tylko flesza na midzie. Mając kontrolę rzeki, nagle na rzece zaczyna mieszkać Sydżuanii. I ona miała flesza, bo teraz spaliła tego flesza, z tego co widzę. I Sejuani powinna dać gankować. Azirsek i ulti I, I najlepiej to zrobić przed smokiem, jest free smog. Więc gdyby tutaj nie pogoniła pompa, bo to jest tak zwany greedy play. Bo oni i tak zyskali. Typ stracił flesza, odzyskali kontrolę rzeki, można było grać. W tym momencie to się wszystko zepsuło. Ej, po co mi ten notatnik, jak ja nic w tym notatniku nie piszę nawet. Tak szczerze. Bo, bo widzicie, ja jak analizuję sam, to ja piszę sobie z notatniku. Ale jak ja gadam z wami, to tak jakby moim notatnikiem jesteście wy. Uprzedmiotowiłem was teraz. Wy, wy, nie, wy nie jesteście ludźmi, wy jesteście moim notatnikiem. I, i ja wam coś mówię i, i mam to zapisane, że powiedziałem coś tam dwie minuty temu, tak? No i, pff, no i, no i po co mi ten notatnik? Mogłbym dać większy ekran tak naprawdę. Dobra. Okej, okay, więc teraz tak. No to już jest kaplica, bo teraz co się powinno stać? Dwie minuty, Herald dalej jest dostępny. Dwie minuty do smoka. Zanzarach powinien cofnąć do bazy, zrobić całą górną dżunglę i potem grać pod smoka jak gdyby nigdy nic. Dobra, czy powtórka, to największa zmora podczas analiz. Nienawidzimy powtórek. Bo te, w tym momencie coś ważnego może się stać na mapie. W tym momencie na mapie może być jakiś ping, który daje mi pomysł, że o kurde, jestem w drużynie, nazwijmy to... Ehm. Um. Ranli czekajcie, Ranli. Wyobraźcie sobie, że jestem teraz w drużynie o. Rani Muli. Rani Muli. Wyobraźcie sobie, że jestem teraz w drużynie Rani Muli. Jestem trenerem drużyny Rani Muli. I w tym momencie, podczas tej powtórki może być jakiś bardzo ważny ping, na przykład Zanzarach pinguje on my way do górnej dżungli, albo assist mi gdzieś tam i ja sobie myślę, o kurde, po wygraniu fajcie pomyśleli jako drużyna na przykład o blue, albo o tym konkretnym miejscu na mapie. To może zmienić wszystko ja jako trener, a w tym momencie jest powtórka i gówno widzę. No nic, to, to ja się nauczyłem przewijać powtórkę, ja nigdy nie oglądam powtórek. Dobra, tutaj się kończy powtórka. Dobra, teraz tak. No i muszę i muszę teraz pauzować, żeby wiedzieć, domyśleć się co się stało. Bo była powtórka, ja muszę się domyśleć co się stało. Dobra, Nazarek wygląda na to, że zrobił coś tam w lesie i cofnął do bazy dziesiąta minuta. Okej, okay. Asze wychodzi na bota. Czy ktoś? Teraz tak. Jest minuta 48 do smoga, to jest next big objective. Ale mamy tak zwane mini obiektywy. tak? Min mini obiektywy. to są wave'y. Nie? I w tym momencie zobaczmy. Simniwak ma ciekawy wave na topie. Jest minuta 46 smoka, to, to nie jest tak mało. No tak, Brunes nie ma tego ulti, ale szigenda nie ma flesza. Czy nie mogłaby pompa teraz podejść pod topa? To, to jest potencjalny slowbus teraz dla Simniwaka. Jeżeli by mieli prio Mid. OK, co się powinno stać. Zobaczcie, Bart i y, Caitlin widzicie? Bart i Caitlyn mogą przepchać tę linię. I nie wiem, załóżmy, że Caitlyn sobie cofnie do bazy. Chociaż niekoniecznie o bullet niedawno cofną, ale Caitlyn z Barnem powinni wyjść na rzekę. Ehm, nie wiem, czy branie. Mogą sobie wziąć plate, ale nie wiem, czy to jest na branie platea. Bo oni powinni wyjść na rzekę, dzięki temu dają prajo Czajkowi I czajek dzięki temu prajo mógłby zejść do topa może? Chociaż tam wizji nie ma. Kurde, lipa. Totalnie zablokowana jest pompa. A szkoda tego wave'a na topie dla pompy, ale oni są zablokowani, bo, bo, bo Rogue jest za dobre, Rogue od razu w mida wybiega, widzicie, zobaczcie co robi Set i, i Pantheon, Pantheon na ulti tutaj czekał, widzicie, więc mi, mimo, że crossmapem za to, co się stało na dolnej części yy, mapy, tak, yy, opcją było zagrać coś crossmap na topie. Właśnie, widzicie, jak na razie, co mi się nie podoba? Jest wzięte Katelyn Bard, no i nie wygrali już, już możemy teraz powiedzieć, słuchajcie, jest dziesiąta minuta, czas na refleksy. Nie wygrali, bo ta, były ganki, to trochę jest ich wina, no co mieli zrobić, to był super gank, ten pierwszy gang. No późniejsze akcje, powiedzmy, no mo, mo, może dało się więcej zrobić wraz ze Sejuani, nie, bo, bo, były momenty w tej grze, kiedy Azir miał prajo, może to się dało lepiej zagrać, nie. No ale nic, o, o co chodzi, macie, macie Bart, Bard, ewidentnie nie wygraliście linii, tak? no, co najwyżej jesteście na równi. No więc to nie jest super. Mogło być lepiej. Dalej, na midzie jest jakiś totalny deficyt cs -ów. nie wiem, tam były dwa ganki, tak? No może dlatego, ale no, no, no nie, nie jest super, jeżeli chodzi o sytuację Zira też, tak? Tak jakby, ja nie wiem, że raz jej powiem wygrać, ale chyba powinno być równo przynajmniej, nie? A teraz widzicie, na tym samym Fajcie pomyślcie, ile czekolad zyskał, nie? Ten ten cały teamfight na rok, nie? I teraz tak, jaki jest problem? No więc żyj z botem nie jest super, żyj z midem nie jest super. No to niech chociaż top będzie super. Nie. No i kurde nie jest tak. Bo, bo, bo to jest drugi raz, kiedy sobie myślę, ale byłoby fajnie, jakby pompa zagrała cross. Teraz, teraz taki dive na takim krokodylu. Ale to się nie dzieje. I ja już, ja już widzę, że ten dive nie wyjdzie. <laughs> bo rogue ma kontrolę górnego Mida. O nie! O nie! O, fuj. o Boże, 10:20, tak? O nie, widziałem spoiler. Widziałem, że Heralda puścili na mida. tak jak chciałem. Przekręte powtórki. Przewinąłem przez przypadek, sorry. Dobra, 10:20 i Stinky Cheese na czacie. Dziękuję. A gdzie są moje motki? Jakieś Jat Int albo yy, jakieś moje motki co jest nie jest jakiś stinki. za stinki czy jest timeout następny raz nie ma subów dokładnie no gdzie są moje suby dobra yy, teraz tak więc, więc mój problem jest taki pompatin w tym momencie nie ma żadnego wygrywającego elementu gry nie wiem co mają zrobić no. oni, oni powinni na tym etapie już mieć potencjalne wymuszenie prajo na midzie. Simniwak musi, coś, Simniwak musi coś zrobić w tej grze. To jest big. Pro... O boże, jeszcze ten wave jest źle ustawiony. No patrzcie, idzie next wave. A Szygenda sobie właśnie sfryzuje. Jak to jest możliwe, że Trymbi z Anzarachem jest na dolnej części mapy, a. A dobra, Simniwak chyba nie wiedział. Ok, teraz Simniwak widzi, że zanzarach i Trymbi są na dolnej części mapy. Teraz Simniwak idzie do Ok, zobaczcie, patrzcie, idzie Sydjuani na topa. Ej, no. To jest potencjalnie dobre dla pompy. Zobaczmy. No, to musi wejść. Jeżeli to nie wyjdzie, no problem jest taki, że Brunet nie ma ulti. Czt. No ale to Red Smite zagrany. Jest tu. No i proszę bardzo, ej, dobra, słuchajcie, no udało się, tak narzekałem, a jednak zrobili to, widzicie? Ja wcale nie jestem odkrywczy. No, sami widzicie, no. Um, nie wiem czemu, ale Stinky Ci się mi się z pewnym modem. Ok, przydałby się Twój komentarz z Polsad Games, Uzabi. Ach. Nie, no, to jest tyle roboty. To jest, to jest 6 godzin przynajmniej samych meczy, a zanim przyjedziesz do studia i wyjedziesz, to jest 8 godzin to jest full time etat już, nie? Ja nie mam czasu na full time etat nie? O tym, wiecie jak to ja lubię mówić, słuchajcie no jakbym ja miał jakby, jak, jak, jakbym ja miał prawa wyłączności do League of Legends w Polsce, wiecie co ja bym zrobił? ja bym powiedział tak słuchajcie, chcecie komentować Lola? poszedłbym do jak się nazywa ten gościu na Twitterze? Yy, SimNiwak? Nie, 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 on się nazywa... Tom? Tom? On jakoś połączył Magwajera z Milaniukiem i z yy, Silwanem. To... Jak on się nazywa? Na Twitterze jest taki typ. Yy, nie fajnie, jak on się nazywa, no ale nic. Poszedłbym i bym powiedział Słuchajcie, chcecie komentować w LOLa? To komentujcie u mnie, ale za darmo. Bo jak u mnie nie komentujecie, to nigdzie. Ja bym tak zrobił, dlatego nie chcę mi się iść do Polsatu, no. Ja oczywiście nie mówię, nie mówię, że w Polsacie to jest za darmo, komentuję, chodzi mi o to, że to nie jest rynek pracownika, rozumiecie? To nie jest rynek pracownika, więc co ja będę? Niewolnikiem? Nie chcę być niewolnikiem. No właśnie. Muszę komentować dla moich 165 widzów. Dobra, no taki sobie czas wybrałem akurat jest. Dobra, kończmy to, bo strasznie długo to trwa. No i super, gang top, więc fajnie dla pompy. Tylko jaki jest problem? Przygenda ma teleport, więc to nie jest duży zysk w kontekście tego, co się teraz dzieje. Znaczy, to, to, to nie znaczy, dobrze, że w ogóle cokolwiek zrobili, ale co teraz pompa powinna zrobić? I, i, I czego ja nie widzę? Brunes cofnął do bazy. Nie podoba mi się to, bo Simniwak musi przepchaczować, a co jakby Brunes teraz zaczął schodzić na MIDA? Gdzieś mniej więcej teraz byłby przy krabie. Okej, okay, okej, okay, Harald, zultowany. Teraz Brunes mógłby być już na górnym. Okej, okay, w tym momencie jak pauzuję, tak sobie liczyłem w głowie. Brunes już teraz mógłby być na górnym midzie i czyścić tego pinka. I w tym momencie jest problem dla Rogue, bo jeżeli by chcieli zebrać Pryo Mid, to w tym czasie Simniwak powinien być w bazie i ma teleport. I, i Brunes ma Ulti znowu. Mi się wydaje, że. Trochę pompa nie ma wyboru i muszą szukać teamfajtu. Tego czekolada może jakoś złapać. No ale teraz widzicie, rogue z kolei. Mid prio przyjęło na bota. Jest stacked Wave. Zrobili to samo, co wcześniej z Wave'em na topie zrobili pompa. No mówię, zawsze jest coś za coś tych grze. Dlatego. Ciężka jest ta gra ten League of Legends. Za ciężka jest ta gra. Wszystko jest coś za coś, nie, może, nie da się wygrać. Wszyscy zawsze mają coś za coś. O, dobry ulki z Donę Ulajta. Simniwak nie ma ulti, bo na topie użył, tak? Ale ten nie ma flasha. zobaczmy. Okej, okay, Trymbi pada. No dobra, ale tak. Mi... No poszedł dwa tele... No nie wiem, czy to jest błąd Rogue. No bo, wiecie, to jest taka sprawa dyskusyjna. Gdyby, gdyby, gdyby tu ktoś nie zginął, na przykład wyobraźcie sobie, że albo Zanzarak, albo Trymbi by przeżył, to nie, jest, to nie jest źle w tym momencie dla Rogue. Bo ym, oni by obronili najprawdopodobniej smoka, a czekoladzi ją mida. A, a pompa wzięła. Pompa wzięła bardzo dużą pożyczkę teraz. Czekaj, jak patrzę ten czajek? O kurde, on tu padł. A, to niedobrze do pompy. Chociaż mają dużo HP. No dobra, to pompa powinna smoka z tego wziąć. No Czekola powinien Mida wziąć, a Szygenda powinien topa brać plejty, ale on się w końcu na bota teleportuje, tak? No Okej, okay, czyli pompa próbuje robić dwa naraz. Próbuje robić smoka i próbuje bota dajwować. Dobra, zobaczmy, teleportuje się tutaj Renekton, okej, okay, spoko tunel. Wezmą smoka. No pompa musi coś zrobić, bo czekolad Mida weźmie, nie? O, Szygenda O kurde, ale place No na pewno smok powinien być wzięty przez pompę, nie? Tak. I teraz, mid jest wzięty. Dobra, myślę, że w... jeszcze nie jest koniec akcji. Bo teraz, rogue ma przewagę tempo. Bo pompa musi cofnąć do bazy, a rogue już jest na mapie. Więc jeszcze nie pauzuję, nie omawiam, co tu się stało. Ale tak, muszą przerwać teleporty. O, kurde, nie zdążyli. No ale szkoda, rogue. Tu mogli wyjść jeszcze w do przodu. I dopiero teraz, jak pompa wyjdzie z bazy, to możemy podsumować cały, całą wymianę, co tu się wydarzyło. No, jeszcze playty. Uh. Powtórki przekręte, no. No Boże, jeszcze tu powtórkę. Okej, okay, więc teraz tak. Pod, podsumujmy teraz, co się stało w ogóle w tamtej całej sytuacji. Ogólnie uważam, i, i co wy myślicie, co jeżeli... Wtedy, tak jak mówiłem, Brunes był dosyć zdrowy. Simliwak, y Był to akcja na topie, ja się zgadzam z tą akcją, był wave zebrany, zabili Renektona, wiecie, zaplanowane, wykonane. Super, ok, naprawdę. Ja uważam, że to jest, wreszcie coś zrobili. Na bocie nie wyszło, na midzie tak się ranią. no wreszcie ten top, nie? A, a to jest jeden z winning condition, jak nie jedyny winning condition na tym momencie, bo nie jest do przodu Caitlyn y z Azirem i z Bardem, nie? W więc zrobili to. I teraz tak, Uważam, że to było dobre, ale dalej uważam, że powinien był Brunes nie cofać do bazy, tylko wiedzieli, gdzie są wszyscy. Wiedzieli, że nas, z tego, co pamiętam, na 100% wiedzieli, że cały Rogue jest w dolnym lesie. Moim zdaniem, Brunes powinien przejście przez rzekę Namida. Miał ulti w yy, więc mógł robić presję. Powinien szczyścić tego warda i powinni zostawić. Bota. Bullet powinien uciec z bota, bo, bo, bo Rogue zrotowało na bota z mida, standardowe zagranie. I są dwie opcje wtedy. Albo wtedy to bronisz, albo robisz coś innego. I ja uważam, że w momencie, w którym jungler y, Twój był na topside, to nie możesz bronić tego. Tylko musisz grać tam, gdzie masz. Czyli w momencie, jak Bruce pojawił się na topie, w tym momencie mówisz wprost. Jeszcze Bart był na midzie. Top jest naszym strongsidem, bot jest naszym weaksidem. Nie broń Wikside w takim momencie. Bullet powinien był cofnąć, pójść za tir dwójką i du, 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 i iść na mida. I teraz tak, czy rok by bota? Tak, wzięliby bota. Ale co by się stało? No oczywiście Herald był puszczony. No ale Herald był obroniony, wzięli tam te trzy plate z tego, nie? I, I co by się stało? Tak? W tym momencie pompa ma simniwaka z teleportem. Ma czterech typów na midzie, którzy mają full HP, mają ulti, są gotowe, i dzięki temu mają prio mid. Jeżeli Bartkę, XD, ale straciliby drogę na nie, 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 poczekaj. W tym momencie, byli w czwórkę na midzie, ma teleport dostępny, ale mógłby iść na piechotę, jeżeli. Znaczy, zrobiłby tak, poszliby na piechotę, jakby zaczęła się wakra, żeby by się teleportował. I w tym momencie ym, Rogue musi podjąć decyzję. Albo zostawiamy tą aszę na bocie i bierzemy tego bota, co pewnie by się stało, ale w zamian przecież przeciwników jest twórka na midzie i tam Ashe musiała zresetować i chyba jeszcze Nazara musiał zresetować po tej całej akcji w tym momencie pompa wymusiła przewagę tempo i być może nie tylko mogliby na midzie zagrać jakiegoś dajwa na przykład w tego Czekolada, bo który nie ma klęza to jest jedno ulti od i on powinien patrzeć na bombę, spróbować albo jakieś ulti Bard'a, ile ma cooldown'u, no nie no, to jeszcze nie ma więc nie, ulti Bard'a, bo zagrałem na Haralda ale ym, może udałoby się jakiegoś Azirseka, może złapać tą oriannę, wymusić Prajo w ten sposób, zrobić smoka. Czyli patrzcie, macie Prajo mid, schodzicie na dół do smoka. Będąc na smoku, Asze nie może już pchać bota, bo masz kontrolę rzeki. Więc moim zdaniem decyzja, w której Brunes cofnął do bazy stopa, zamiast zostawić tam Kamilę samą, co zrobił, bo Kamila ma teleport, może to zrobić, Kamilę dopcha, idzie do bazy i ma teleport, więc Kamila jest. Moim zdaniem Brunes powinien był iść na mida. Nie z bazy, tylko stopa. I Bulet powinien zostawić taurę na bocie i uciec, i iść z bazy na mida. No, no, okrężną drogą, przez kilka dwójki, bo cała dżungla była przyjęta. I w tym momencie tak straciliby bota najprawdopodobniej, ale wymusiliby na rok wzięcie pożyczki w tempo. Nie? A tak to nie wzięli nic z tego i się skończyło. Teraz to już jest lipa. No dobra, zobaczmy. Simwek ma tutaj wavea. Yy, no nie mogą tu zdejmować, bo boją się no. Yy, ale w sumie Panteon nie miał ulti. Ej, w sumie czy nie mogli tu spróbować tej aszy? Czemu się aż tak bali? A, Orianna ma No dobra, nie wiedzą gdzie jest Orianna. Nie, nie, to nie mogli, nie mogli, nie mogli. Za dużo niewiadomych mają, żeby to była pewna decyzja. To, to że ja tak teraz mówię, bo widzę mapę, to jest moje cwanajawstwo, ale wiadomo, że tego nie widzieli. No. Dobra. Um, Okej, okay. czajek. Teraz mamy laning. Okej, okay, czyli ewidentnie zaczął się mid game. Um, już, taki, już taki naprawdę wyklarowany, bo są pierwsze lane słapy. Azir został wysłany na bota na Renektona. Czy to jest dobry call? Czy Azir wygrywa na Renektona? Bo, bo wydaje mi się, że Kamila dosyć zadowolona była na, na, przeciwko Renektonowi. Ale ona. jejku. Czekaj, czy oni z bazy tak wyszli? A, nie wiemy. Dobra, to ja nie wiem, dlaczego taki laning na był, była powtórka. Ale wygląda jakby. Tak jak teraz patrzę, wygląda na to, że Azir wychodzi z bazy, a Kamile jest na topie. To moim zdaniem zły laning na samym ze strony pompy. No bo smoka nie ma. Smoka nie ma, to, to lepiej, żeby Simniwak był na bocie. Bo, bo teraz gra będzie się toczyć wokół górnego side'u, bo nie, ten Herald będzie niedługo. A, a nie, bo Czajek nie ma teleportu, więc to też nie jest argument. Cza... Moim zdaniem, czy, czy nie powinien Azir siedzieć na midzie na tym etapie? Azir jest do tyłu, Azir musi się sfarmić. Zobaczcie, jaki jest problem? Nie ma dobrych rozwiązań. Kiedy masz Kate i Barty i nie jesteście do przodu, i nie jesteście w stanie we trzy osoby iść midem, no to już masz problem, moim zdaniem. Trochę tym team compem. Dobra, teraz sobie taką dziwną sytuację, gdzie mamy duolej na topie. Na midzie, na midzie jest problem dla pompy, bo oni nie mają towera i Orianna sobie pcha. Ale wydaje mi się, że w tym momencie i tak bym wolał chyba z na midzie i chciałbym mieć... Okej, okay, co mi brakuje? Gdzie pompa ma pinki w własnym lesie? To jest jedyny ich kombak teraz, to jest mieć pinka na wraj, tak? Czemu, ta Czemu tej myszki nie widać? Czemu? No dobra. Ym, o co mi chodzi? Moim zdaniem pierwszy błąd jest taki, że Sejuani raczej w ogóle pompa, nie ma pinka przy wrajtach swoich w tym krzaku i z drugiej strony. Bez tego oni nigdy nie mogą zatrzymać czekolada, który będzie wchodził im do lasu. Czyli to jest moment, w którym trzeba w grze powiedzieć, uwaga, jesteśmy do tyłu, wszyscy proszę postawić pinki defensywne w naszej dżungli. Co to umożliwia? To umożliwia, że Sejuani z wrajtów rzuca erkę na czekolada i próbują zabić czekolada, który nie ma klęza. Już, już prędzej, moim zdaniem, w ten sposób wygrałem niż winny. Czeko Czekolad w tym momencie, wiecie, jest wysunięty poza połowę mapy. No teraz tak, no bo nie żyje czajek, tak, ale, ale i, i, moim zdaniem to jest jedyne, co można zrobić. A zobaczcie, co się dzieje: Rogue ma trzy wordy przy redzie, i tyle. I, i, w, i w Sejuani już nigdy nic nie może zrobić w tej grze, bo cały czas jest widoczny. Ora, teraz pinka postawił, postawił, teraz pinka. Ale jak na ten etap gry, moim zdaniem ten pink jest zbyt agresywnie postawiony. To nie jest moment w grze, żeby oni mogli tego pinka, który Bruno tam teraz postawił, obronić. To jest, to jest moment w grze, kiedy Pink powinien być na wrajtach. W tym momencie nie wiem, pompa może powinna jakiegoś Freeza szukać na sajdzie? Dobra, zobaczcie, próbują bota brać. Czyli dlatego zagrali agresywniej. Bo Simniwak wygrywał tu jeden na jeden, bo Renekton bił się z Azirem. No dobra, ale teraz tak, top wzięte przez Aszę, bot wzięte przez pompę. No jest, za dwie minuty następny smok Ile mamy? 3000 przewagi, herald wzięty też Tym wszystkim Przez, nie wiem czy na topie da się freeze'a ustawić Bo nie widzę, ale jeżeli tak To pompa powinna freeze'a ustawić na topie Przez 50 sekund I potem odbić tego, ok to nie można tu freeze'ować To teraz musi pompa Powoli pchać topa na przykład mi się nie podoba, że pompa już teraz schodzi stąd. Ok, Simniwak idzie top. Okej, okay. muszą tak ustawić topa, żeby on uderzył w tower wtedy, kiedy jest 30 sekund do smoka. Nie wiem, czy odpowiednio szybko pcha to Simniwak, czy nie, no, nie, nie spojrzałem. No i teraz tak, gdzie te pinki w lesie? Okej, okay, znowu pompa zamieniła się i Caitlyn z Bardem jest na bocie. Czy w ogóle opłaca się bronić tego bota? Nie mogła pompa od razu iść w trójkę na mida? I nie wiem, co innego ma pompa zrobić. No nie wygrają grając na liniach. Dobra, oddali tower. W sumie, szczerze, nie jest źle dla pompy. Na no, herald to jest wasted. Czy wasted? No mógł być lepiej zagrany. On, on w ogóle nic temu towerowi nie zrobił. To i tak nie jest źle dla pompy. Że... No to jest efekt wcześniejszych problemów. No tamten jeden teamfight, no zobaczmy, na, na dolnym tym. No Ulay ma flash i cleanse. Powinien z tego wyjść bez problemu. Trzyma flesza, dobra, trymbi padł, biegnie Orianna, ok, Ulek zaryzykował, gdzie jest ulti, bullet, oh. ojejku, ale szkoda, no to już był misplay indywidualny, tak zwany, <grym> ale i tak uważam, że tak jak wcześniej, przed w ogóle analizą się zaczęła dyskusja, tu, tu... Nie jest kwestia indywidualności, tak? Pierwszy gang to nie była kwestia taka, że bulet jest gorszy od lighta na linii, czy coś takiego. Tylko po prostu nie wiemy kto, możemy sobie gdybać, ale ktoś w drużynie powiedział, że choć bota level 2, niestandardowy gang, w niestandardowym tempo, bo przeciwnik reaguje na nasze próby pusha. To, to jest element drużynowy, nie jest element indywidualny. To nie jest coś, co na solo już się nauczysz, moim zdaniem. Tego typu komunikacji, którą teraz przedstawiłem, tak? No dobra, więc nie wiem, jest sens dania analizować tę grę? To jest... W tym momencie 6000 przywagi. To... No na szczęście na pompy wzięli tego drugiego smoka, nie. No dobra. Więc trochę opóźnili. 1730 minuta. Dobra, powtórki, to nara. Dobra, teraz już będziemy wchodzić w taki typowe. A dobra, to już. To jest live, tak? Powtórka się skończyła. Okej, okay, tu już się skończyła, dobra. Okej. Okay. Dopiero teraz jest Caitlyn z Bardem na namidzie. Wydaje mi się, że to powinno być wcześniej, ale... Też, też boli mnie, że pompa nie spróbowała jakiegoś freeza gdzieś ustawić. Nie pozwoliło rogue na to? Wiecie, jak, jak się jest do tyłu, to moim zdaniem lepiej ustawić tego friza, mieć pinki we własnej dżungli i jak przeciwnik próbuje coś sforsować, to liczysz na to, że wtedy to skontrujesz. A w tym momencie, nie wiem. Na topie Azir grał defa, tak jakby nie wiedział, gdzie są przeciwnicy, a symniwak na bocie pcha. Albo pchajcie w dwóch miejscach, albo nigdzie. Wiecie, no w tym momencie wiecie, widzieliście, Czajek teraz zaczął pchać, a stał pod tier dwójką jakby się bał przeciwnika, więc nie wiem, wydaje mi się, że trochę dziwne, że Simiwa pcha na Bocia, a ten gra defensywnie na topie, czyli Pompa z jakiegoś powodu uznała, że przeciwnik kampi się na, w górnej dżungli. No to było niebezpieczne, Aż dziwne, że tutaj Rogue nic z tego nie zyskało, z tego face checku tutaj. Azir pcha topa, spróbuje wziąć tier dwójkę, Ci wezmą tier dwójkę na midzie. No, no, wiecie, teraz to już jest takie ratowanie się. no, no W tym momencie już nie ma dobrych rozwiązań, tak? 1912, jak tam z baronem? Rogue ma Aszę z botkiem No w porządku, baron, z strony Rogue. Nie, nie jest super szybki, ale jest w porządku. no. Ale wiecie, siłą Aszę jest to, że jak masz już. Prze... I Oriany też między innymi, tak. Ehm, I okej, okay, inaczej. Siłą frontalnego Engage'u, co mam zresztą napisane w notatniku, jest to, że jeżeli jesteś do przodu i robisz na przykład Barona albo smoka, albo ważny Objective, to yy, i masz oczywiście team comp, który ma, nie, normalny, frontline, który może tankować np. Barona, fajne jest to, że jak jesteś do przodu, to robić barona nie po to, żeby robić barona, tylko robić barona po to, żeby wymusić teamfight. Przeciwnik musi zareagować. Jeżeli nie przyjdzie, no to weźmiesz tego barona, tak? Mimo, że to będzie dłużej trwało, bo może nie masz super damage'a na tego, bo masz tam tanka czy coś, tak? Jakiegoś powolnego, chociaż w tym kompierze każdy ma demencję, nie? Ale siłą tego jest to, Rogue może w 20. nawet w tej grze wymusić barona. Czy zrobimy tego barona? Pewnie nie, ale pompa musi podejść i wtedy leci arrow i ulti Pantheona. Więc. Rogue gra bardzo dobrze. Przez dwie minuty, znaczy przesadzam, przez dwie, przez minutę czterdzieści, bo jest dwie minuty do smoka, rób presję baronową. Czyli to jest fajne, co robi teraz Rogue. Zobaczcie, przejęli sobie górny kwadrat, wymuszają barona i teraz przeciwnik ma lose lose. Albo sprawdzi, barona zostanie aroma i może stracą jedną osobę. No, to nie musi być, wiecie, team fajnie, że pięć osób i się i koniec gry. Ale Rogue, jakby nic nie robiło, to też byłoby źle. Rogue teraz próbuje barona. Jeżeli się nie podejdzie, rzucą aroma, spróbują zdjąć komuś flesza, to w najgorszym przypadku, ale w przypadku kogoś zabiją i po prostu cofną. Dobra, rogue musi się wycofać. Ten baron nie jest do skończenia moim zdaniem. Powinni, powinni engageować, a nie, a, nie, a nie robić barona. Okej, okay, yy, to jest dziwne. Yy, strasznie późno rogue wyszło. Zobaczmy, aż się padła. Okej, okay, Kamile dużo może zrobić tu. Kamila jest bardzo dobra w takich walkach, kiedy już jest mniej osób. No ładne. Ona może uciec stąd nawet, jeżeli chce, okej? Okay, podjęli walkę. O, o, żelki jeszcze wziął fajnie to pompa rozegrała, ale to to jest wina rogue makro decision jest prawidłowa force baron jest prawidłowy moim zdaniem, wykonanie nie czekajcie, próbuję zobaczyć w którym momencie powinien pójść arrow renekton ok, więc są dwa problemy a nie, nie ma problemu. Zobaczcie, Trymbi widzą Czajka. Rogue widzi Czajka. Tak, tu jest Ward. Tak, Trymbi przed chwilą postawił. Bo chciałem powiedzieć, że to jest błąd, że tam nie ma Ward. Ale nie, jest Ward. No to sprawa jest prosta. No gdzie jest Aro Wazira? Nie ma Flesza. Co, ucieknie żołnierzykami? No to... A nawet jeśli, to go pogonisz wtedy. Albo zultujesz pantonem. No, no, więc, no więc ewidentnie, no za późno odwrót. tak? I, i brawo dla Czajka, że w ogóle... Wiecie, kiedy, kiedy masz jej 1 to y, twoim zadaniem nie jest nie zginąć, wiecie, jak macie 50 jak macie 5 0 orianną, nie możecie zginąć w tym no bo macie super y, y, damage i wiecie, no trzeba coś z tym zrobić. Ale w momencie, w którym masz 1-4, to twoim zadaniem nie jest nie zginąć w tym fajcie, bo i tak nie masz tego damage'a, twoim zadaniem jest zrobić taki play jak teraz, więc to było spoko, naprawdę. Człowiek tu zagrał spoko, wiecie, zginął, ale, ale to mogło wygrać grę jego drużynie, tak? Nie, to jest moim zdaniem błąd rok, że za późno wyszli z Baron Pita. Oczywiście to nie są łatwe rzeczy, bo na pewno Szygenda, jak zauważycie w tej sytuacji, Szygenda cofał do bazy i on pewnie mówił, poczekajcie jeszcze tam kilka sekund, już cofa mi teleportuje, już cofa mi teleportuje, w tym czasie pewnie ktoś mówi, a co z tym Azirem, więc wiecie, to, to nie jest łatwo w takiej sytuacji dobrze to zagrać, tak? ale, ale, ale ewidentnie to był Baron decyzyjnie dobry, Moim zdaniem to była dobra decyzja, żeby podjąć tego Barona, wymusić teamfight, będąc do przodu i mając asze i lepszy engage frontalny, ale niestety wyszło źle. Wyszło źle. Nie, nie odwrócili się w tę osobę, którą trzeba. Tu była wizja na Czajku. Moim zdaniem go w Czajka, zrobić jeden za 0, cofnąć, ustawić lane'y, nim się obrócił już jest smok. I, i, i bezpieczniejszą walkę można zrobić na smoku, tak samo wymuszając jak na Baronie. Więc... Decyzja fajna, dobry plan Makro, Stony Rogue, wykonanie nie najlepsze. No ale dobra, no. Dokładam, że po tym Baronie to już. Yy, potem było chyba jakiś jeden teamfight i koniec, nie? Z tego co pamiętam. Że to był ostatni podryk pompy, nie? Z tego co pamiętam. Okej, okej, okej. tak, co się dzieje? No to, to wracamy do punktu A, jest smog za 10 sekund. Były dwie opcje: przegrali teamfight, ale gdyby ten teamfight wygrali na Baronie, no to podejmowaliby tego smoka, nawet bez Barona, ale mając jeszcze większą przewagę niż mieli 3 minuty temu, tak? No i zobaczmy, yy, no no klasyk, no poszli mida, biorą prajo z mida, teraz asę bierze, w tym samym czasie próbują kontrolować rzekę i złapali w tym wszystkim tego Simniwaka, który żyje, ej, Simniwak nie jest taki zły. Okej, okay, trzeba jakby się poświęcić, Woolite yy, no może tu strzelać, ale, ej, no kurde. Ach. Ej, szkoda mi pompy, ten teamfight był bliższy niż myślałem, że będzie. Simigard dostał taką bombę, myślałem, że już po nim. Jak on z tego wyszedł? Okej, okay. ulti. A, dobra ulti Barda też, ej. Wszystko odwróciło się w Panteona. Uważam, że, uważam, że Czajek naprawdę, to, to, że on gra jak samobójca nie jest złe. Dobra, on, on musi tak robić, znaczy... Nie, nie, dobrze to, że był Czajek. Serio, jeżeli on, on zginie za życie oriany to jest jak najbardziej dobre dla niego. No tak, ule, ule nie był ruszany, ale nie no, bliższe teamfight niż myślałem. Słuchajcie, jak na 6000 tam 5000 przywagi, pompa tutaj powalczyła, naprawdę. Fajnie. A no, teraz to już lipa, co? No da, da, Baron. Potem pewnie z Baronem wezmą jakieś prawie i spróbują Swoka zrobić. Jakbym założył, że zrobi rogue. No bo z Baronem to już nawet nie trzeba brać prajo. Prajo się bierze samo, nie? Więc dlatego Baron jest takim ułatwieniem, bo e, zawsze, zawsze będziesz mógł szepę przeciwnika. Okej. Okay. Okej, okay. więc zrobili prajo, tak jak mówiłem, podjęli smoka. E, pompa ukradła smoka. Ale zabili dwóch, no to teraz też już jakieś inhi otworzyć. A, a na inchi wymusić teamfight albo na Nexus Towerach. E, set ma ulti, więc powinno coś tu wymuszać rogue. Kurde, rozstali wszyscy. Wzięli jeden Hibit, wszyscy wstali. Czy Rogue Czy coś tu zrobić? Nie mają Aroa. Znaczy jakikolwiek Engiecz teraz jest dobry dla do rok, tak? Mają złosione miniony, które im pomagają. Ok, dwa inki wzięli. pewnie cofną i pójdą topem, tak? Przy okazji spróbują synchronizować to z midem. Ile tego barona im zostało? Minuta. No to tir dwójkę powinni wziąć tego rok. -a. A potem potencjalnie pompa może się w... wytentygować. Ok, dobra, to jest, to jest to, co mówiłem o synchronizacji wave'ów. To, co robi Trimbi. Tutaj bardzo fajne jest, że to robi Trimbi, który ma Global. Bo zobaczcie, co, jest, co się stało. Do, pompa odpycha, od, od, odepchnęła Mida. W tym momencie ktoś ze strony Rogue powinien iść Mida. Po to, żeby synchronizować ten wave z topem. czyli zadaniem dla drużyny, która ma barona w tym momencie, jest synchronizować w taki sposób, żeby mid się pchał w tym samym czasie, co wave na topie. Wtedy ani mid wave nie jest zmarnowany, ani top wave nie jest zmarnowany. Gdyby Trymbi poszedł, to jest takie typowe solo queue granie. Mamy barona, choć wszyscy w pięciu. Gdyby poszli wszyscy w pięciu topa, to by wzięli wave, wzięliby topa, ale jakby skończył się top wave, to już by nie mieli nic do wzięcia, musieliby cofnąć do bazy. A w tym momencie mają mid wave, który uderza, przeciwnik nie może. Zmniejszać górny wave, który teraz rogue ma ze sobą, i nagle tu dwa wavey uderzą. I trochę szkoda dla rogue może trymby za szybko popchał tego wave'a. Patrzcie, patrzcie ter teraz Trymbi atakuje wave'a. Ja nie wiem, ja nie wiem, co się tam dzieje, ale on powinien jak najwolniej tego wave'a atakować. Tak tylko, żeby minimalnie się przepchało. Żeby było synchronizowane, ale troszeczkę, okay, troszeczkę się rozsynchronizowali. Ten midwave uderzył za szybko i teraz patrzcie: Pompa bierze, nie może wziąć top wavea, no bo tu już są wszyscy i muszą bronić mida, ale zabrali midwavea i to jest trochę pechowe dla rogu, bo mają ogromny wave na topie, chcieliby coś z tym zrobić, ale nie mają midwavea. No zobaczmy. Okej, okay, wszystko będzie w Pantona w zamian za inhibitor, pewnie tak? No i zobaczmy: 4 na 5, ale teraz tak, co straciło pompa, to jest najważniejsze, Ulti Sidżuwani. Ulti barda wulajta, ale on ma klęsa, ale nie ma flesza. No Czajek mógłby tu dobry Azir segwalnąć, nie? No musi pompa tu walczyć. Moim zdaniem to jest dobre, że oni walczą. No już, wiecie, jest 4 na 5, już bliżej nie będzie, tak? Ach. Uciekli. Kurde, moim zdaniem pompa mogła tu zawalczyć. Brunes powinien, Brunes powinien się teraz zabić i wejść. On nie ma Ulki, on i tak się do niczego innego nie przyda. Powinien tu wejść w kogoś moim zdaniem. To, to wiecie, to już i tak ciężka sytuacja jest. Może simliwek by to wyczyścił. No dobra, ale co zrobisz? No. no dobra, czyli trzy inhibitory wzięte. Smok za minutę 40. No to wiecie, rogue. Wystarczy, że poczekają na smoka. A nie, bo to dopiero trzeci. No dobra, to mogą z trzema inhibitorami po prostu podać. Przypominam, mają frontalne endgame, więc oni oni teraz mogą nawet walnąć Arrow i brać tower po prostu, i nawet nie muszą zabijać przeciwnika. Dobra, to pogrze. No dobra, co tam na czacie uważacie o tym wszystkim? To już mówię, na późniejszym etapie gry to już nie było zbyt ciekawych rzeczy, chociaż jakby tak oglądać dogłębnie, to dużo rzeczy potem się dzieje. Na przykład z tą synchronizacją waveów, to to jest tak naprawdę mała rzecz, która dużo zmienia, nie? Okej, okay, ktoś tam do Klasza szuka. Super. Yy, Azir dobry w Renektona. No dobra, ale... Hmm. Azir ma łatwiej w Renektona niż Ori. Okej, okay, widzę, że to jest tutaj dwie osoby to dosłownie. Nie mówię, że nie, ale czy nie jest w interesie pompy, żeby Kamila stała na Renektona, bo z nim wygrywa jeden na jeden? To jest raz. Czyli żeby presję tam nałożyć. A druga rzecz jest taka, yy, to co wspomniałem, to nie chodzi o to, że Azir miałby grać jeden na jeden na Oriannę. Chodzi o to, że Orianna czuje presję, że jestem do przodu, muszę pchać mida, żeby yy, jakoś tam yy, robić presję, bo wygrywam, chcę dalej wygrywać, chcę nakładać presję, a w tym czasie masz pinki w lesie i szukasz 600 ani wejście w tą Oriannę. To, to tam celem byłoby doprowadzić do tego, że jest 2 na 1 a nie, że jest jeden na jeden. No zgadzam się, jeden na jeden, no jak przysięg jest do przodu, to nie jest łatwo, tak? Druga część taka, że może, mimo że nie byłoby przewagi, wsadzić i Barda, i Caitlyn, i Yazira we trójkę nam idzie, grać pod jakiś mid-prime, żeby się udało, nie? No. Będzie film z analizy na YouTube, dobra, ale nie wiem, to trwa dwie godziny, nie wiem to obejrzy. Um, Rekles już płacza. Aha, o lecu tutaj mówicie. Mogli kończyć na szora, nawet jak byliby zaisowani, to rok nic nie traci, nie zgadzam się. Uważam, że to jest. Nie chodzi o to, czy Rogue traci, czy nie. Chodzi o to, że to jest ryzyko, nie patrz, kiedy jesteś drużyną, która tak wygrywa, Twoim celem przy robieniu barona, to nie jest zrobić barona i zginąć. To jest not worthy. To jest za duże ryzyko, tak? Tu chodzi o szansę na wgrań w przeciwnikach, nie wiem, 10%. Nie też mu dawać 30%, tak? Nawet w większości przypadków pewnie by udało się zrobić tego barona, oni by ich zabili, tak by nic to nie zmieniło, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić play, który ma 90% skuteczności. 90% skuteczności miało zaczęcie barona, puszczenie Arrowa, Przerwanie barona, zabicie dwie osoby. Nie po to, żeby zrobić barona, tylko po to, żeby zwiększyć większej przewagi i potem pójść na smoka. Po to był ten baron robiony w dwudziestej. I moje, jakby Orianna miała, nie wiem, nie znam się na, na buildach. To jest, ja nigdy nie znam się na buildach. Ja tutaj zawsze polegałem na gracza. Gracz ma mi powiedzieć, jaki jest najlepszy build. Mnie to nie obchodzi. Mógłbym siedzieć i liczyć, ale nie chce mi się. Uważałem, że mam, w innych rzeczach bardziej jestem w stanie pomóc niż w buildach. Tak uważałem. Yy... Jak gracz gra 12 godzin dziennie, to jego zadaniem, moim zdaniem, jest znać build, a nie, a nie analityka czy, czy coacha. Chociaż ostatnio, jak widać, jest dużo dyskusji na ten temat. On to widzę ls który się kłóci z ludźmi i może ma rację, no, nie mówię, że nie, no nie wiem, nie wchodziłem w to. Kamila powinna była tepnąć w plecy. Uwa Uważam, że powinien włączyć heroesy, bo to ultraliga i co, okej. Okay. Widzę, że tutaj straszna agresja ze strony Globo Trotera. E, lubi bardzo e, Herosy, tak, tak zrozumiałem. E, Teraz mi szosta polski w Herosy, ale wiecie, jak jestem z Herosami. Jedna mapa trwa 5 godzin, nie mam tyle czasu. Nie, musiałbym jedną mapę grać w, trz w trzech posiedzeniach, to się nie opłaca. No. Zresztą przeciwnik by się wkurzał, że gram jedną mapę w trzech posiedzeniach. Ferosy no, to trzeba grać i grać. Siedzisz i grasz bez przerwy. Nie no, grasz po prostu, tak? Nie mam. Za, za, za dużo to jest czasu zżera. To jest jak MMORPG, nie? Lubię grać w Mógłbym, chętnie bym nawet zagrał Siostra polski, ale wiem, że nie jestem w stanie nawet dwóch, jednego BO3 nawet, nie, jedno BO3 to grałbym tydzień. To jest, no, no nie da się, no. Dobra. Na razie. Koniec.